Witajcie drodzy bracia i siostry. Nasz kolejny live. Dzisiaj bracia streszczenie i nauka kolejnych rozdziałów Listu do Rzymian. Rozdziałów od 7 do 11. Dzisiaj dodatkowo dodałem taki temat, poza tym streszczeniem i nauką. Czy Bóg z góry wybiera kogoś na zbawienie, a drugiego na potępienie? Jest to ważna rzecz, ważna kwestia, bo jak się okazuje, jest cienka linia pomiędzy tym, co pisze Paweł w tych rozdziałach w liście do Rzymian. Cienka linia pomiędzy złym zrozumieniem, a poprawnym tego, jak Bóg wybiera ludzi, jak wpływa na nich, jak to się dzieje z naszym zbawieniem. A więc wielu, chociażby czytając 9 rozdział Listu do Rzymian, dochodzi do wniosku, że jest coś takiego jak predestynacja. Czyli, że Bóg z góry wybiera określoną ilość ludzi, powiedzmy 50% do zbawienia, a reszta, obojętnie jakby się starała, jest skazana na potępienie. Na tym polega predestynacja, nauka tego, że to Bóg decyduje o tym, kto będzie zbawiony, a nie ty. A więc jednym się udaje, drugim nie. Pomimo, że ktoś coś nie robi, zostaje wybrany przez Boga, a drugi próbuje i nic z tego. Czy taka jest nauka biblijna? Więc na tym się dzisiaj skupimy, bo tak jak mówię, okazuje się, że jest cienka linia pomiędzy tym i łatwo można rzeczywiście opacznie to zrozumieć. A więc to sobie dzisiaj powiemy. Witaj Andrzeju i witam też resztę braci. Kochani, jak to jest w naszym zdrowym zwyczaju, zanim przejdziemy do analizy i streszczenia właśnie Listu do Rzymian, rozdział 7 do 11, rozdział po rozdziale, werset po wersecie, witaj Agnieszko, to schylmy swoje czoła, zwróćmy się w modlitwie do naszego Ojca i podziękujmy Mu za wszystko. Dobry nasz niebiański Ojcze, to jak zawsze ogromna radość i przywilej zasiąść w gronie braci i sióstr do Twojego świętego Słowa, do listu, który nam dałeś, Ojcze, którym pouczasz nas pod każdym względem. Dałeś nam zdrową, czystą naukę, która jest dla nas jak pochodnia, jak lampa na naszej ścieżce, Ojcze. Za to Ci dziękujemy. Dziękujemy Ci za życie, Ojcze, za kolejny dzień, za radość i emocje, entuzjazm, który mamy, czytając Twoje święte słowo. Ojcze, zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy w dniach ostatecznych, dniach, które wydarzenia i wszystko, co się dzieje, poprzedzają bliskość i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Sam fakt, że wielu dzisiaj wierzących, podających się za chrześcijan, odchodzi coraz dalej od Słowa Bożego, od Twojego Słowa, Ojcze, jest dla nas dowodem, że ten czas, jednym z dowodów, że ten czas nie jest już odległy. Dzisiaj rzeczywiście prawda biblijna, chrześcijaństwo już jest tak rozmydlone, że wielu ludzi, a szczególnie nowych, nie ma pojęcia już, gdzie jest prawda. Wiele nauk stało się i istnieje jako głuchy telefon, bez pierwotnej treści, bez pierwotnego założenia, które nam przekazuje w Słowie Bożym. Powstało wiele zgromadzeń, zborów, które nauczają rzeczy, które nie da się w komentarzu w ogóle określić. To co się tam dzieje, to, za czym idą ludzie, jest rzeczywiście wskazówką i odpowiedzią na to, co Jezus zapowiedział nam w Mateusza, chociażby w 24 rozdziale, mówiąc trzykrotnie o czasach końca, że będzie to czas wielkiego zwiedzenia. Dlatego dziękujemy jeszcze raz za Twoje słowo, które pozwala nam rozeznawać duchy, które jest jeszcze raz lampą, światłem na naszej ścieżce, Ojcze. Jest przede wszystkim kontaktem z Tobą, jest tym, przez którego działa Twój Święty Duch, Ojcze. To nas nie może skłamać, nie może nas zwieść, ale wiele ludzi to dzisiaj próbuje. Dlatego jeszcze raz dziękujemy, że możemy się spotykać tutaj na rozważaniu biblijnym, Ojcze, by te zdrowe nauki płynące ze Słowa Bożego, a nie ludzi, sobie przyswajać. Dziękujemy za to, proszę o błogosławieństwo, o to, by również to dotarło do jak największej grupy ludzi, jeżeli taka jest Twoja wola, Ojcze. Niech nawet dojdzie do jednej osoby, która modli się o to, by te kwestie zrozumieć. Jeżeli tak będzie, jeżeli jest to Twoją wolą, Ojcze, to co tutaj jest mówione, spełni swoje zadanie. Dziękuję za to, Ojcze. Wszystko niech będzie według Twojej woli, według Twojego kierownictwa, Ojcze.
Dziękujemy Ci za to, prosimy o przyjście Twojego Królestwa, o to, by Chrystus zapanował już nad tą ziemią, bo zarówno my, jak i całe stworzenie wzdycha, Ojcze, nad tymi obrzydliwościami, które się dzieją. Ludzie nie chcą już słuchać. Ludzie już śmieją się coraz bardziej. Nie szanują Biblii, nie szanują tych, którzy głoszą o Chrystusie. Ale wiemy, Ojcze, że są jeszcze jednostki, które wyprowadzasz z tego świata ku temu, by mogły osiągnąć zbawienie w Jezusie Chrystusie. Ty jesteś władcą czasu, Ty znasz czas, Ciebie On nie ogranicza, Ty go stworzyłeś. O tym dzisiaj też będziemy mówić, Ojcze, dlatego Ty trzymasz swój srogi gniew po to, by nikt z sprawiedliwych nie zginął, ale tak i reszta mieli życie wieczne. Za to Ci dziękujemy, za te wszelkie prawdy, Ojcze, za to, że możemy trwać, wyczekiwać z nadzieją, chociaż jest nam wielokrotnie bardzo ciężko. Dziękujemy za to wszystko. W imię Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Tak, przywitam się jeszcze z tymi, którzy napisali, kochani, i z Wami wszystkimi, którzy nie napisaliście komentarzy. Witam serdecznie, Marianna, witam wszystkich, witaj Marianko. Grzegorz, witam Was, kochani, witaj Grzegorz. Anitka jest, witam serdecznie, witaj Anitko. Ewa, witam Krystyna, Ewa Krystyna, witam braci i siostry, witaj Ewo. I Benia, witajcie kochani, witaj Marcinku, witaj serdecznie. Ewa również jest z nami, witaj kochana. Witam Was wszystkich, moi drodzy, bardzo dziękuję, że jesteście i mam nadzieję, że macie się dobrze dzisiaj. Teresa również, witajcie kochani, witam. Przejdziemy więc, kochani, do streszczenia i nauki kolejnych rozdziałów Listu do Rzymian, rozdział od 7 do 11. Będziemy odczytywać rozdział po rozdziale od 7 do 11, werset po wersecie, tłumacząc, omawiając. Przy 9 rozdziale zaczniemy sobie omawiać kwestię, czy Bóg z góry wybiera kogoś na zbawienie, a drugiego na potępienie, czy nauka o predestynacji jest właściwa, a więc, że to człowiek nie ma wyboru, ale Bóg decyduje, która część ludzkości będzie zbawiona, a drudzy, choćby nie wiadomo jak się starali, i tak pójdą na potępienie. Czy taka jest prawda biblijna? O tym sobie dzisiaj powiemy, kochani. Rozdział 7, więc na początku. Paweł rozpoczyna analogią, jak pamiętamy, tak. Wcześniej w przykładach Paweł podał nam chociażby przykład Abrahama. Mówiąc, że Abraham nie należał, nie obejmowało go prawo mojżeszowe, bo jeszcze przecież nie było Mojżesza, nie było ono spisane, nie było 10 przykazań, nie było sabatu, nie było niczego. Jednak sprawiedliwość Abrahamowi poczytano z wiary, tak? Z wiary w obiecanego potomka, w którym oczywiście z linii od Izaka stał się Jezus Chrystus. Za to, za tą samą wiarę również Bóg usprawiedliwia również i nas, dzisiaj obecnie żyjących. Na przykładzie tego, że Abraham nie podlegał prawu mojżeszowemu. Jest to bardzo ważna nauka. Dalej, i to w 7 rozdziale, Paweł rozpoczyna ten rozdział analogią i przykładem kolejnej takiej nauki. Mówi o śmierci jednego z współmałżonków, by unaocznić przeminięcie prawa mojżeszowego. Zobaczmy, kochani, wersety od 1 do 6. Jak Paweł dalej to ubiera w przykłady, by pokazać, że prawo mojżeszowe już nas nie obowiązuje. Wersety od 1 do 6. Witaj, Danuto. Czyż nie wiecie, bracia, przecież mówię do znających prawo. Mówimy o prawie mojżeszowym, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Zamężna kobieta bowiem jest żyjącym mężem związana prawem. Jeśli zaś mąż umrze, uwolniona jest od prawa wiążącego ją z mężem. Jeśli zatem za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą, ale jeśli mąż umrze, wolna jest od prawa i nie jest cudzołożnicą, jeśli przystanie do innego mężczyzny. No i tutaj bardzo logiczny przykład. Śmierć jest rozwiązaniem małżeństwa, rozwiązaniem prawa, czyli przymierza, można powiedzieć, małżeńskiego. No i ten przykład Paweł jeszcze raz przenosi na bazę prawa mojżeszowego, które w ten sam sposób przeminęło. Czytamy więc tak. I wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, by przystać do innego, do wzbudzonego z martwych, czyli Jezusa Chrystusa, po to, byśmy wydawali owoc dla Boga. Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów przez prawo mojżeszowe, działały w naszych członkach, aby rodzić owoce śmierci. Teraz jednak zostaliśmy uwolnieni od prawa,
gdy umarliśmy, dlatego przez co byliśmy związani po to, by służyć w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Oczywiście ta przestarzała litera dotyczy prawa mojżeszowego, która przeminęła, więc stała się przestarzała. Jeszcze raz, nie dotyczy to Słowa Bożego jako całość. Mówimy tutaj o prawie mojżeszowym. A więc, kochani, nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że Paweł, jako znający prawo, Paweł był, jak sobie sam o sobie mówił, faryzeuszem faryzeuszy, czyli miał opanowane, że tak powiem, prawo, potrafił uczyć innych, był biegły w prawie, tak? Według tej gorliwości zabijał chrześcijan, aż doszło do nawrócenia go przez samego Jezusa Chrystusa. A więc Paweł, znając prawo, potrafił i przez objawienie Chrystusowe potrafił pokazać, dlaczego prawo nas już nie obejmuje. Właśnie Paweł, ten, który był tak bardzo nim obeznany, który od urodzenia, od całe swoje życie spędził wierząc i spełniając prawo mojżeszowe, to właśnie go wybrał Chrystus z tą wiedzą, z tą świadomością, z objawieniu Chrystusowym, by mógł głosić należycie, co się stało dalej z prawem, dlaczego nas już nie obowiązuje. Więc ten kolejny przykład nam bardzo wyraźnie mówi o tym, że prawo mojżeszowe umarło wraz z śmiercią Chrystusa. Tak, za przykładem tego małżeństwa, mąż umiera, żona jest wolna, nie jest już w stanie małżeńskim, bo umarł jej mąż, to jest rozwiązanie małżeństwa. Ma prawo wejść w związek małżeński z innym mężczyzną. My tak samo umarliśmy z Chrystusem dla prawa, tak, by przystać do innego zbudzonego z martwych, po to byśmy wydawali owoc dla Boga. Jest bardzo prosta, kochani, nauka. Dalej Paweł tłumaczy, że prawo nie zostało zniesione dlatego, że było złe albo błędne. Prawo mojżeszowe było doskonałe. Jednak wykazywało niedoskonałość i grzeszność człowieka, który nie potrafił je wypełnić w sposób idealny, w 100%, w ten sposób wskazując go na śmierć, dlatego że, jak sam Paweł podkreśla, złamanie jednego przepisu z przepisów prawa powodowało, że złamało się je wszystkie. Czyli tak, że ktoś cudzołożył, to by było tak, witaj Olga, jakby też zabił, tak? I tak dalej. Był winien całego prawa. To prawo wskazywało na śmierć. Witaj Paulinko. Pokazywało, że nikt z ludzi nie jest w stanie się do niego dopasować. Ono samo w sobie, to prawo było doskonałe. Oczywiście nie było złe, nie było błędne, ale jeszcze raz wykazywało, że my jesteśmy grzeszni, że my jesteśmy błędni, my nie potrafimy się dopasować do idealnych mierników Bożych, bo przeszkadza nam w tym grzeszne ciało, które odziedziczyliśmy po Adamie. Dlatego prawo wskazywało na potomka, na Jezusa Chrystusa, który przyjdzie w nasze miejsce, umrze i byśmy się oddali Jemu, w ten sposób Jego doskonałość nas pokryje, Jego sprawiedliwość, tak? Bo nie ma żadnej możliwości, byśmy sami z siebie w sposób idealny po prostu wypełnili to, co Bóg zamierzył. Jest to niemożliwe. Nikt z siebie nie może siebie zbawić. Wersety od 7 do 13. Tutaj znajdujemy również, bo jeśli mówimy o prawie mojżeszowym, to wiecie, jak to dzisiaj jest, że kręgi adwentystyczne rozdzielają 10 przykazań od reszty 613 przepisów prawnych. I mówią, że to nie było prawo mojżeszowe, tych 10 przykazań, to jest coś innego. Oczywiście już ostatnio o tym mówiliśmy, jest to całość. Mówiliśmy o tym dlaczego. Dzisiaj jeszcze kolejny taki fakt podkreślę, o którym mówił Paweł, który wiąże bardzo wyraźnie 10 przykazań z prawem mojżeszowym. To była całość, więc jeżeli przeminęło, to przeminęło wszystko, włącznie z 10 przykazaniami. Tym samym z nakazem o sabacie, bo tutaj oczywiście głównie o to chodzi ruchom adwentystycznym. A więc znajdujemy tutaj również informację, że 10 przykazań było częścią prawa, które tak jak reszta przepisów przeminęło. Gdzie to możemy znaleźć? Jak to odnieść? Zobaczmy wersety, ten 7 rozdział od 7 do 13. Cóż więc powiemy, że prawo to grzech? W żadnym razie. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie prawo. Bo też o pożądaniu nie wiedziałbym, gdyby prawo nie mówiło, nie będziesz pożądał. I tutaj, kochani, gdzie nam prawo mówiło, nie będziesz pożądał? Więc Paweł bardzo wyraźnie mówi, że to prawo, czyli prawo mojżeszowe mówiło o tym, na przykład, nie będziesz pożądał. No i gdzie to znajdujemy? Otwórzmy sobie Księgę Wyjścia, kochani. Tam, gdzie mamy opis 10 przykazań, Księgę Wyjścia, 20 rozdział.
Paweł mówi prawo, nie 10 przykazań. Prawo to jest kolejny, jeden z kolejnych czynników udowadniających, że 10 przykazań było częścią prawa mojżeszowego. Więc jeżeli prawo przeminęło, mówimy tym samym 10 przykazań. Wyjścia 20 rozdział, wersety od 1 do 17. Tutaj mamy 10 przykazań. No i zwrócimy uwagę, gdzie tutaj zostało powiedziane nie pożądaj, tak? Oznajmił Bóg wszystkie te słowa, mówiąc: ja jestem JHWH, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie rzeźby. To jest 10 przykazań, tak? Ani żadnego wyobrażenia, czegokolwiek, co jest na niebiosach, w górze, albo co jest na ziemi, w dole, albo co jest w wodzie, pod ziemią. Nie będziesz się jej kłaniał, nie będziesz im służył. Tu ktoś może powiedzieć: aha, no to skoro to wtedy pisało, to już dzisiaj nas, jak mówisz, nie obowiązuje 10 przykazań, więc mogę czynić sobie podobizny Marii i tak dalej. Oczywiście nie jest to prawda, bo ten nakaz, by sobie nie czynić żadnych podobizn, jest dla nas powtórzony pod Nowym Przymierzem. Pisze o tym sam Paweł, o ludziach, którzy czynią sobie podobizny na kształt człowieka, przyozdabiają go złotem i tak dalej. I mówił o marności tego i bałwochwalstwie. Cały czas Nowy Testament przestrzega nas przed bałwochwalstwem, przed czynieniem sobie jakichkolwiek podobizn nieśmiertelnego, duchowego Boga. Nie można więc tego robić, tak? A więc, żeby to wyjaśnić, bo ktoś powie, skoro 10 przykazań mnie nie obowiązuje, dlaczego czasami czytacie z 10 przykazań, by nie robić sobie żadnej podobizny, bo to jest powtórzone w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie. A więc dalej, nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył. Wybaczcie, muszę tylko pieska wpuścić, minutkę. Patrzcie, kochani, no tak to jest. Nie będziesz się kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, JHWH, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który nawiedza winę ojców na synach do trzeciego, czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje łaskę tysięcznym, tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Nie używaj imienia JHWH, twojego Boga, nadaremnie, gdyż JHWH nie pozostawi bez kary tego, który używa jego imienia nadaremnie. Nadaremnie. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. W takim razie ktoś powie też o 10 przykazaniach. Tutaj mówisz, że wciąż nakaz nieczynienia sobie podobizn obowiązuje, bo mówi o tym Nowy Testament. To czy nie tak samo jest z szabatem? Nie jest tak samo, gdyż tą kwestię również omówiliśmy. Paweł bardzo wyraźnie tłumaczy, czym jest dzień sabatowy dla nas, czy szabat. Mówi również, by nie osądzać nikogo za, jeśli chodzi o sabaty, nowie księżyca, gdyż to był tylko cień rzeczy przyszłych. Sabat jest wypełnieniem w Jezusie Chrystusie. Weszliśmy do odpoczynku pańskiego. Odpoczynek, szabat był dniem odpoczynku, który również wskazywał na Jezusa Chrystusa. Witaj, Danusiu. On również prowadził do Jezusa Chrystusa, był symbolicznym odpocznieniem od naszych uczynków i od naszych grzechów. A więc jeżeli weszliśmy do odpoczynku, którym jest Jezus Chrystus, w Nim pozostajemy, to bardzo wyraźnie Paweł tłumaczy, każdego dnia jesteśmy w odpoczynku Pańskim, myśmy weszli do Jego odpoczynku. Pamiętajmy, że to było wszystko cienie, wszystko rzeczy, które prowadziło do Jezusa Chrystusa. To tyle, jeżeli ktoś by, rozumiecie, bo mówiąc jedno, ktoś zawsze może się przyczepić do drugiego. Także warto to wytłumaczyć. 6 dni będziesz pracował, wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia będziesz szabat dla JHWH, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydło, ani przychodzień, który będzie w obrębie twoich bram. Gdy 6 dni tworzył JHWH niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił JHWH dzień szabatu i poświęcił go. Dalej czci swego ojca, swoją matkę, po to, by wydłużyły się twoje dni na ziemi, którą JHWH, twój Bóg, ci daje. Nie będziesz mordował, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz składał fałszywego świadectwa przeciw swojemu bliźniemu. No i teraz, nie będziesz pożądał, tam czytaliśmy, zaraz wrócimy do tych wersetów, które opisał Paweł w liście do Rzymian 7, rozdział 7 do 13. Paweł mówi, że prawo nam mówiło o tym, byśmy
nie będziesz pożądał. Więc gdzie to czytamy, po to to czytuję. Było to w 10 przykazaniach, a więc Paweł 10 przykazań zawsze wiąże z całym prawem. Ostatnio mówiliśmy sobie o tym samym, że to, co zostało wypisane na kamiennych tablicach, Paweł mówił jako, już nie pamiętam w kontekście, albo można sobie do tego wrócić, odczytać te wersety, że to należało do tego, co przeminęło, tak? Więc nie jest prawdą, że 10 przykazań, a w tym sabat nas obowiązuje. Jeżeli ktoś mówi, że jest to prawo wieczne, Bóg dał to jako prawo wieczne dla Izraela. Czytaliśmy o tym w Powtórzonego Prawa 30 rozdziale. A więc tutaj o tym czytamy. Nie będziesz pożądał domu swego bliźniego, nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego bydlęcia, ani jego osła, ani czegokolwiek, co należy do twojego bliźniego. A cały lud widział grzmoty, błyski i głos rogu i dymiącą górę i przestraszył się lud i zadrżał i stanął z daleka. Myślę, że to wystarczy. A więc opis 10 przykazań mówił o tym, że nie pożądaj, tak? Nie pożądaj domu swego bliźniego, nie pożądaj żony swego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego bydlęcia, osła, ani czegokolwiek, co należy do twojego bliźniego. No i to podkreśla Paweł. Jeszcze raz, 7 rozdział od 7 wersetu. Cóż więc powiemy, że prawo, czyli prawo mojżeszowe, to grzech? W żadnym razie przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie prawo, bo też o pożądaniu nie wiedziałbym, gdyby prawo, a nie 10 przykazań, a więc to mówię specjalnie po to, że Paweł łączy 10 przykazań z prawem. Nie ma to żadnego tutaj odbicia, że 10 przykazań to jest coś innego, bo było spisane palcem Bożym, a resztę spisał Mojżesz i że 10 przykazań było w Arce Przymierza, a resztę przepisów leżała poza. Nie ma to żadnego znaczenia. To było całe prawo. 10 przykazań, owszem, Bóg spisał swoim palcem, ale to nie znaczy, że było to coś wychodzącego poza prawo. Nie było dwóch przymierzeń z Bogiem, tylko jedno. W skład tego wchodziło jeszcze raz przestrzeganie 10 przykazań, jak i przestrzeganie reszty 613 przepisów prawnych. Tutaj Paweł jeszcze raz to łączy. O pożądaniu, które mówiły 10 przykazań, nie wiedziałbym, gdyby prawo tak nie mówiło, tak? Nie będziesz pożądał, a więc to chcę podkreślić, kochani, że tu mamy kolejny dowód połączenia 10 przykazań z całym prawem mojżeszowym. Tymczasem grzech, skorzystawszy dzięki przykazaniu z możliwości, wywołał we mnie wszelkie pożądanie, bo bez prawa grzech jest martwy. Otóż ja żyłem niegdyś bez prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył. Przykazanie, 10 przykazań, prawo. Bardzo wyraźnie jest to połączone. A ja umarłem, okazało się, że to przykazanie, które miało prowadzić mnie do życia, doprowadziło do śmierci. Grzech bowiem skorzystawszy, dzięki przykazaniu z możliwości, zwiódł mnie i przez nie zabił. Tak więc prawo jest święte. O tym mówimy, że to nie było złe, błędne prawo, ale człowiek jest zły i błędny, niedoskonały. Tak? Prawo same w sobie było święte i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? W żadnym razie. To właśnie grzech, aby okazać się grzechem przez to, co dobre, spowodował moją śmierć, aby przez przykazanie grzech okazał się tym bardziej grzeszny. A więc jeszcze raz Paweł tłumaczy, że prawo było po to, by wykazać nam nasz grzech, byśmy przez wiarę oczekiwali tego Mesjasza, potomka, którego obiecał Bóg, który nas wyzwoli z tego prawa grzechu, prawa śmierci. Prawo mojżeszowe nam wykazywało, co jest nie tak z nami. Dobrze, następnie Paweł podkreśla konieczność zrodzenia z ducha jako członkostwo w nowym przymierzu oraz wykazuje znikomość grzesznego ciała oraz próżne z tego powodu próby cielesnego dostosowania się do doskonałych praw Bożych. Wersety od 14 po 25. Wiemy bowiem, ja mam straszny problem teraz z tym pieskiem, bo ma przypadłość kobiecą, że tak powiem, i no, jest cały czas w niepokoju. Wersety od 14 po 25. Wiemy bowiem, że prawo jest duchowe, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany pod grzech. Nie rozumiem tego, co wykonuję, robię nie to, czego chcę, lecz czynię to, czego nienawidzę. Jeśli zaś czynię to, czego nie chcę, przyznaję, że prawo jest wspaniałe.
Teraz jednak wykonuję to już nie ja, lecz mieszkający we mnie grzech. Wiem zatem, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele dobro. Chcenie bowiem jest we mnie obecne, lecz wykonania tego, co szlachetne, brak. Nie czynię bowiem tego, czego chcę, dobrego, lecz robię to, czego nie chcę, zło. Jeśli jednak czynię to, czego ja nie chcę, już nie wykonuję tego ja, lecz mieszkający we mnie grzech, odkrywam zatem prawo, że gdy chcę czynić to, co szlachetne, narzuca mi się zło. Bo według człowieka wewnętrznego rozkoszuje się prawem Bożym. W swoich członkach zaś widzę inne prawo, walczące przeciw prawu mojego rozumu i biorące mnie w niewolę prawa grzechu obecnego w moich członkach. Nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu zaś niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. Tak więc ja sam służę rozumem prawu Bożemu, ciałem natomiast prawu grzechu. Oczywiście Paweł nie opisuje tutaj tego, że trwał w jakimś grzechu. Paweł bardzo wyraźnie podkreśla, że my cieleśnie sami z siebie nie jesteśmy w stanie wypełnić przykazań, mierników, zasad Bożych. Dlatego, że nie jest to możliwe, dlatego, że my jesteśmy potomkami grzesznych ciał Adama i Ewy. Dlatego w nas, w tym ciele mieszka grzech. Ono jest grzeszne, samym swoim założeniu to ciało nie jest w stanie dostosować się do sprawiedliwych, idealnych, świętych wymogów Boga, który jest duchem. Tak? Więc to wykazuje Paweł, że nie da się cieleśnie, nie da się przez prawo samo w sobie być sprawiedliwym w oczach Boga, zasłużyć sobie na zbawienie, bo to prawo właśnie nam pokazuje, że ja nie daję rady. No tak próbowałem, no ale tu mi się potknęła noga, tu mi się znowu coś zrobiło, a prawo mówi wyraźnie, za złamanie jednego jesteś winien złamania wszystkich nakazów prawnych i czeka cię śmierć. Dlatego tymczasowo było składane ofiary ze zwierząt, które znowu były obrazem idealnej ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to właśnie tego uczyło prawo, że my jesteśmy niedoskonali, potrzebujemy zbawienia, wybawienia, potrzebujemy Mesjasza obiecanego, Jezusa Chrystusa, który odda za nas swoje życie i za Nim mamy iść, Jemu się oddać i wejść z Nim w nowe przymierze. Tak? Tutaj to Paweł tłumaczy. Nikt z nas sam z siebie nie zasługuje na zbawienie. Nie możesz Bogu pokazać, że ja dokonałem wszystko w moim życiu idealnie i dlatego Ty mi daj zbawienie. Inaczej mówiąc, powiedzieliśmy Bogu, nie potrzebujemy Jezusa Chrystusa, ja sam jestem, byłem sprawiedliwy. Jest to niemożliwe. Paweł to bardzo wyraźnie wykazuje, a nie wykazuje tego, że ktoś sobie może trwać w grzechu, bo skoro jestem grzeszny, to czy ja trwam w grzechu, czy czasami mi się coś tam zdarzy, to nie ma znaczenia, to będę sobie żył w grzechu. Absolutnie nie jest to prawda, wtedy żyjemy jak świat. Nie mamy żadnej społeczności z Bogiem. Jak ktoś twierdzi, że musi przyjść do Jezusa Chrystusa tylko po to, by mu to wybaczono, wszystkie grzechy, i dalej żyje w tych grzechach, to on nic nie zrobił. To ofiara Chrystusa jest dla niego pomyłką, jest dla niego niezrozumieniem, bo tu nie o to chodzi. My wychodzimy z grzechu, umieramy dla swoich grzechów, to wszystko sobie tłumaczyliśmy. Oddając się Jezusowi Chrystusowi, wtedy Bóg zradza nas ze swojego ducha i żyjemy w zgodzie, musimy żyć w zgodzie z tym duchem, a nie ciałem. Bo z ciała, zawsze kierowanie ciałem prowadzi nas, uczynki ciała, trwanie w nich prowadzi nas do śmierci, obojętnie czy przyjąłeś Chrystusa, czy nie. Przez porzucenie grzechów śmierć dla naszego starego życia i życie, nowym życiem dla Jezusa Chrystusa, w tym jest nasze życie. Jeżeli pozostajemy, jak sobie przeczytamy zaraz, w Jezusie Chrystusie. To są bardzo ważne myśli, kochani. Rozdział 8. Paweł rozpoczyna ten rozdział od wykazania konieczności naszego przemienionego życia w dziele naszego dzieła odkupienia. Jest to tylko i wyłącznie możliwe wtedy, kiedy zostajemy przez wiarę w Jezusa Chrystusa pokryci Jego sprawiedliwością. Jeśli pozostajemy w jedności duchowej z Chrystusem, a nie żyjemy w zgodzie z ciałem, jeszcze raz. Więc odczytajmy sobie te wersety, 8 rozdział. Werset od 1 do 8. Bardzo często ten werset pierwszy jest przez chrześcijan cytowany,
ale nie do końca zrozumiany, bo czytamy tak. Teraz jednak nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Czyli teraz mogę sobie obojętnie, czy grzeszysz, czy nie grzeszysz, nie ma dla ciebie potępienia, bo już jesteś w Jezusie Chrystusie. Czy taka jest prawda? Przypisie tutaj czytamy, witaj Arku, witaj Bogu, Bogu miło, witajcie bracia, siostry, którzy dołączyliście. Przypisie czytamy, teraz jednak nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, dla nie według ciała chodzących, ale według ducha. Samo to, że ktoś jest w Jezusie Chrystusie, powoduje to, że ta osoba żyje i narodziła się z ducha i żyje w zgodzie z duchem. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest w Jezusie Chrystusie, a trwa w grzechu, jest kłamcą, bo Bóg nie może grzeszyć. To nam wykazuje Jan w swoich listach. Skoro Bóg spłodził nas, a tam jest wręcz z greki słowo sperma, czyli tak gdyby spłodził nas, tak jak mężczyzna spładza syna czy córkę, to jego nasienie nie może spłodzić czegoś, co jest grzeszne, co grzeszy. Czy to rozumiemy, kochani? A więc jeszcze raz, teraz jednak nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, ale dla według, nie według ciała chodzących, ale według ducha. Tak? Bo jeżeli nie postępujemy w zgodzie z duchem Chrystusa, to znaczy, że go nie mamy i do niego nie należymy. To też sobie przeczytamy. Więc jeszcze raz, wersety od 1 do 8. Teraz jednak nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo prawo ducha odnoszące się do życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. A więc skoro uwolniło cię od grzechu, to jak możesz w nim trwać? Jeżeli rzeczywiście narodziłeś się z ducha, jeżeli to prawo ducha dało cię, Bóg umieścił cię w swoim synie, no to uwolnił cię od prawa grzechu i śmierci. Uwolnił cię od tego, nie? Więc w jaki sposób miałbyś grzeszyć? Co do niemocy prawa, w której nie domagało z powodu ciała, a więc jeszcze raz, prawo mojżeszowe nie mogło być przestrzegane w sposób idealny, ale skazywało na śmierć przez złamanie chociażby jednego przykazania prawa z powodu niemocy naszego grzesznego ciała. Nie? Co do niemocy prawa, w której nie domagało z powodu ciała, Bóg przez posłanie swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała oraz za grzech potępił grzech w ciele, aby słuszna norma prawa została wypełniona w nas, którzy postępujemy nie według ciała, jeszcze raz, ale według ducha. Ci bowiem, którzy są według ciała, myślą o tym, co jest cielesne. Ci zaś, którzy są według ducha, o tym, co od ducha. Więc inaczej mówiąc, jeżeli jesteś wciąż w ciele, pożądasz to, co ciało. Pieniędzy, pozycji, seksu, nawyków, czy to alkohol, papierosy, narkotyki. Cały czas o tym myślisz. Twoje ciało jest żywe, ono tego pożąda, to jest naturalne, to jest ciało. Ono jest grzeszne i naturalnie nasze ciało pożąda grzechu, bo to są rzeczy przyjemne dla tego ciała, ale przeciwne Bogu, przeciwne duchowi. Więc o tym Paweł pisze. Ci powiem, którzy są według ciała, tak jak świat, tak? Według ciała żyją, nie według Boga, nie według jego nakazów, nie zrodzili się z ducha, o to nie prosili, nie przyszli z pokutą do Chrystusa. Nie przyjęli go jako władcy i pana swego życia. To jest świat. A więc każdy, kto, tak Biblia mówi, pożądanie oczu, pożądanie ciała, nie pochodzi od ojca, ale pochodzi od złego, pochodzi od świata. A świat przemija, a wraz z nim jego pożądanie. O tym czytamy. Więc ci, którzy jeszcze raz są według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy są według ducha, o tym, co od ducha. Witaj, Elżbietko. Gdyż zamysł ciała, jeszcze raz, to wszystko, to co? To śmierć. A zamysł ducha, to życie i pokój. A więc czy nam się już nakreśla tu, o co chodzi w pierwszym wersecie? Że teraz jednak nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie? No to czytamy w tych wersetach od 5. Ci bowiem, którzy są według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy według ducha, o tym, co od ducha, gdyż zamysł ciała to śmierć i koniec. Czy jesteś wierzącym, czy nie? Jeżeli trwasz krnąbrnie w grzechu, nic sobie z niego nie robisz, Chrystus za to umarł, to jeżeli trwasz w tym zamyśle ciała, to jest w tym śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem prawu Bożemu, bo też nie jest w stanie, tak? Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie są w stanie. My wszyscy jesteśmy w ciele, a więc nie o to tu chodzi, bo inaczej nikt z nas nie mógłby się podobać Bogu, ale ci, którzy trwają w uczynkach ciała,
Bogu podobać się nie są w stanie. I tutaj prawo Mojżeszowe nie dawało tej możliwości, bo nie mieli ducha. Nie było wylanie Ducha Świętego, a więc cieleśnie chcieli się do tego przystosować i taki był plan Boży i nie byli w stanie. A więc to miało wykazywać ich grzeszność. Ale tutaj pod prawem Ducha nie jesteśmy już pod prawem tym spisanym Mojżeszowym, ale przez Ducha naradzamy się, tak, z tego Ducha. Jesteśmy prowadzeni tym Duchem. Bóg kształtuje, wydaje w nas dobre uczynki, bo wydajemy owoce tego Ducha, o których mówi nam Paweł chociażby w liście Galacjan 5 rozdział, tak? 22, 23 werset. Owocem Ducha miłość, radość, wstrzemięźliwość i tak dalej. A więc taka jest zasada, już nie spisane prawo mojżeszowe na kamiennych tablicach, na papirusie, obojętnie jak reszta była spisana, ale jest to prawo spisane na naszych sercach Duchem Świętym. Jeżeli się z Niego narodziliśmy, jeżeli pokutowaliśmy, przyszliśmy do Chrystusa, oddaliśmy Mu swoje życie. Najlepszym dowodem nowonarodzenia jest pragnienie Boga, pragnienie rzeczy duchowych, brzydzenie się grzechem, witaj Anito, i oddzielanie się, bo jest to proces. Nie myśl, że jeżeli w czymś nie domagasz, albo co jakiś czas jeszcze masz jakiś problem z czymś, że ty jesteś przekreślony, że się nie narodziłeś z Ducha. Jest to proces, ale my musimy się nauczyć żyć w zgodzie z Duchem, a nie z ciałem, bo jeszcze raz, jeżeli tego nie zrobisz, albo powrócisz do czegoś, w tym jest śmierć. Po prostu tutaj nie ma się co oszukiwać, kochani. Wielu naucza inaczej, mówi inaczej. Nieutracalność zbawienia, witaj wesoło i tak dalej. Nie to czytamy w Słowie Bożym. Dalej Paweł nad wyraz wyraźnie podkreśla potrzebę narodzenia się z Ducha Bożego, aby w ogóle należeć do Chrystusa oraz by Jego ofiara nas pokryła. Potrzeba nowonarodzenia, jak i ciągłe życie w zgodzie z tym, że Duchem, a nie grzesznym naszym ciałem, jak już powiedzieliśmy, w którym wciąż żyjemy. Więc pomimo tego, że jesteśmy zrodzeni z Ducha, wciąż mamy wybór, by żyć w zgodzie z ciałem albo w zgodzie z tym Duchem. Więc, kochani, to nie jest tak, że tutaj jest coś nam dane odgórnie i to, wiecie, Bóg nas jak taką pacynką, na taką lalką na takich nitkach steruje. My wciąż mamy wybór. Chrystus mógł zgrzeszyć. To jest bardzo ciekawe, gdy przyszedł do Niego szatan, witaj Jola, 3 razy Go kusił. Sam Jezus Chrystus, Bóg w ciele, miał wybór, czy chce złamać prawo, czy nie. To jest bardzo ciekawe. I bardzo logiczne. Wersety od 9 do 17. Wy jednak nie jesteście w ciele, lecz w duchu, skoro Duch Boży mieszka w was. No i tutaj bardzo ważne. Jeśli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. A więc jeżeli ktoś mówi, wiecie, tak, katolicy albo inni, że tak, wiecie, oni są Boży i tak dalej, a trwają w grzechach, klną, piją, cudzołożą, nic sobie z tego nie robią, tylko idą sobie do spowiedzi i jest okej. Jeszcze raz, wy jednak nie jesteście w ciele, to jest wszystko poza nami, my to rozumiemy, dlaczego, chociaż jesteś, możesz być sam, jesteś poza jakąś denominacją, nawet w taki sposób nie grzeszysz, dlatego że nie szukasz możliwości, samotność, jak chociażby wychodzisz z jakiejś religii, nie daje ci tej wolności, że ty sobie możesz robić, co chcesz, ty wiesz, że twoja bliskość jest samym Bogiem, jest to twoje oddanie, jest to coś osobistego. Ty żyjesz z Bogiem, chodzisz z Nim każdego dnia. Do tego nie trzeba sprawdzianu, obecności w jakiejś religii, przestrzeganiu czegokolwiek, co narzuca religia, bo ty wciąż możesz żyć podwójnym życiem, będąc w tej danej religii. Jednak to oddanie się Bogu jest relacją pomiędzy tobą a Bogiem. To jest tak jak małżeństwo. A więc ja już nie pokazuję ludziom, ja nie żyję dla ludzi, ja mam kontakt z Bogiem, ja mam relację z Bogiem i ja wiem, jakie jest moje życie, każdy z nas. I albo mam tą relację, albo jej nie mam. Dlatego ja nie grzeszę, dlatego że tak mi mówi religia, nie grzeszę dlatego, żeby innym się pokazać, tylko ja bardzo dobrze wiem, że ja żyję dla Boga. Poprzez miłość jest rozlany w nas Duch Święty. Poprzez miłość nie grzeszymy, bo przez miłość nie jesteśmy posłuszni ciału, tak? Po prostu przez miłość do żony nie zdradzamy ją z inną. Tak? Nie dlatego, że mamy prawo, którym jest na przykład certyfikat małżeństwa i przez to ja na przykład ją nie zdradzam. Nie, przez miłość. To jest to samo.
To jest to samo, jeżeli zgadzamy się z ducha, kochamy Boga, w ogóle jak przyszliśmy do Niego z miłości, kochamy Jezusa Chrystusa i mamy więź z Nim, czujemy Boga w naszym życiu, Jego działanie, wiele rzeczy się dzieje, zmieniliśmy się, coraz bardziej się zmieniamy, to jest coś pomiędzy mną a Bogiem, jest to coś wręcz intymnego, nie by to działało na pokaz dla ludzi. Wszystko, co z nas wychodzi, chęć tego, że zajmujemy się sprawami duchowymi, chociażby przekazujemy to dalej, rodzi się właśnie z tego, bo owoc jest widoczny, kochani, jeżeli ktoś żyje w grzechu, będzie odchodził od rzeczy duchowych, nie będzie miał przyjemności chociażby w takim mówieniu jak ja dzisiaj. Bo jedno z drugim się nie zgadza, to się znudzi, to się obrzydnie, po co ja to robię, nie ma sensu w tym. Rozumiecie, rzeczy duchowe, serce zmienione w sposób duchowy kieruje nas ku rzeczom duchowym. My sami siebie brzydzimy się, jeżeli widzimy w nas jakiś grzech, z niego pokutujemy, wychodzimy, jest to oczyszczanie się, uświęcanie w Duchu Świętym. To dla Boga jest święte, to dla Boga jest dobre. Tym oczyszcza nas krew i śmierć Jezusa Chrystusa, ale tylko i wyłącznie w ten sposób. Nie obejmuje to ludzi, którzy krnąbrnie uważają śmierć Jezusa Chrystusa, jego ofiarę, jako pozwolenie dla grzechu. Czyli wcześniej, będąc w świecie, wszystko to robiłem, aha, ale nie oddałem się Jezusowi, ale teraz się oddałem Jezusowi i mogę to robić, bo już mi tego nic nie zabierze, bo już ja jestem wybrany. Nie taka jest prawda, kochani. Jeszcze raz, jest to ogromny, ogromny, ogromny błąd myślowy wielu wierzących dzisiaj. Wielu wierzących. Lekceważenie grzechu, o tym mówiliśmy, że przez złamanie, Paweł też pisał, przymierza prawa, była śmierć za zeznaniem dwóch albo trzech świadków. Ależ bardziej godny potępienia jest ten, który podepta ofiarę Jezusa Chrystusa. O ileż bardziej godny jest potępienia. Że, kochani, nie łudźmy się, nie mamy żadnego przyzwolenia do grzechu. Czytamy dalej. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. Jeśli zaś duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to ten, który Jezusa Chrystusa wzbudził z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, by żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała, jeszcze raz słuchajcie, Paweł mówi do braci, żeby tu nie było pomyłki, aha, ale to przecież dotyczy tych, którzy się nie nawrócili. Nie, Paweł mówi tak więc, bracia, a więc ci, którzy się już na nowo narodzili, oddali Chrystusowi. Paweł mówi tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. A więc do kogo tu jest powiedziane? Dla ludzi już zbawionych, jak to się mówi. Dla ludzi nawróconych, dla ludzi nowonarodzonych. Bracia, mówi Paweł. Pamiętajcie, jeśli bowiem według ciała, czyli mamy ten wybór wciąż, nawet jeżeli jesteśmy zrodzeni z ducha. Bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem jeszcze raz według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. To nie znaczy, że jeżeli mi się powinie noga raz, że ja nie mogę żałować i że Bóg tego nie wybaczy, wybaczy. Chodzi o trwanie, krnąbrne trwanie w grzechu. Ktoś żyje bez ślubu i dalej sobie żyje bez ślubu. Ktoś cudzołoży, ktoś jest w rozpuście, ktoś jest w alkoholizmie, ktoś bierze narkotyki i robi wiele, wiele innych rzeczy. Jest notorycznym kłamcą, obojętnie co. Trwa w tych uczynkach ciała, nic sobie z tego nie robi. To jeszcze raz, jeśli powiem według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Osoba, która żyje w grzechu, kochani, ja wam powiem, jak to jest i sami na pewno dobrze o tym wiecie. Osoba, która grzeszy, na początku ma wyrzuty sumienia, jeżeli to się nie kończy, jego sumienie zostaje zagłuszone. Coraz mniej się modli do Boga, bo już nie jesteś w stanie utrzymać kontaktu z Bogiem, jeżeli trwasz w grzechu. I taka osoba co robi? W rezultacie odchodzi od Boga. To jest proces takiego wygaszania i grzech to powoduje, a więc jeżeli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć, bo sami odejdziecie od Chrystusa. To tak działa, kochani. Bóg nie ma współkontaktu, współudziału z osobą, która nie trwa w grzechach. Ta osoba na początku wchodzi może w jakieś zwiedzenia, w różne rzeczy, potem się gubi, potem odchodzi i zostawia to wszystko. To jest owoc ciała. On nie przyciąga w linii prostej do Boga, ale od Niego oddala coraz bardziej. A Duch Święty, jeżeli jesteśmy w jedności z Bogiem, nawet gdy zgrzeszymy i uświadamiamy sobie wielu rzeczy, oczyszcza nas, my to opuszczamy i przybliżamy się do Boga. Rozumiecie teraz tą zasadę? Jesteśmy grzeszni, owszem,
I non-stop, albo słowem, albo czynem, coś tam robimy nie tak. Ale Duch Święty nas z tego oczyszcza, uświęca i my się zbliżamy do Boga. Natomiast osoba, która krnąbrnie, trwa w grzechach, oddala się coraz bardziej od Boga. Nie może się modlić, nie może to, potem już nie wie, w co wierzyć, zostaje zwiedziony, to tu, to tam, już nie widzi w niczym prawdy, grzech jest coraz bardziej smaczniejszy. No i co w rezultacie? Taką osobę czeka śmierć, wraca do ciała, wraca do świata. To jest ta zasada. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak duchem sprawy ciała uśmiercacie, to mówimy o uświęcaniu w Duchem Świętym, będziecie żyli. Pokutowanie ciągłe, uznawanie tego, że jest to złe, porzucanie, prośba Boga, by mnie z tego wyprowadził, bo moje ciało nie jest w stanie. To jest ta różnica. To jest ta różnica. Bo wszyscy, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, kochani, których Bóg prowadzi swoim duchem, jeżeli ty się temu poddajesz. Nawet będąc, tak jak mówię, grzesznym, że zdarza nam się coś, słowem, czynem, obojętnie, ale nie mówimy o trwaniu w grzechach, świadomym, krnąbnym. Wiem, że to jest złe, ale trwam. To doprowadza nas do odejścia od Boga. Nie wzięliście przecież ducha niewoli, by znowu pogrążać się w lęku, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a jednocześnie współdziedzicami Chrystusa, skoro razem z Nim cierpimy, aby również razem z Nim móc dostąpić chwały. Przeczytajmy sobie też, kochani, Efezjan. Wiem, że czas ucieka, jak ja już zaczynam mówić za dużo, ale ważne rzeczy tutaj również. Efezjan 2, rozdział, wersety od 1 do 10. Ratunek tylko w Chrystusie. I was, którzy byliście martwi w waszych upadkach i grzechach, w których niegdyś żyliście, tak? Niegdyś żyliśmy w upadkach i grzechach świadomie. Ktoś trwał w związku bez ślubu, albo cudzołożył, albo narkotyki, alkohol, to wszystko, co wiemy, tak? Według, jeszcze raz, i was, którzy byliście martwi w waszych upadkach i grzechach, witaj Róża, w których niegdyś żyliście według wieku tego świata, według zwierzchnika, władzy powietrza, czyli szatana, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa, wśród których i my wszyscy postępowaliśmy niegdyś, czyli kiedyś, w żądzach naszego ciała, spełniając pragnienia ciała oraz myśli, byliśmy z natury dziećmi gniewu, tak jak pozostali, tak jak świat. Jednak Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie przez wielką swoją miłość, którą nas ukochał, i to nas, którzy byliśmy umarli przez upadki, ożywił. Wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, i wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach naniebnych, w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach ukazać nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie, gdyż łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, to dar Boga, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich żyli. A więc to, czy wytłumaczyłem, Bóg nas nie prowadzi jak pacynki, ale daje nam Ducha Świętego. Jeżeli się Nim prowadzimy, wydajemy Jego owoce. W ten sposób Bóg przygotował dla nas dobre uczynki. Przez tego Ducha, który jeszcze raz wydaje swoje owoce, a więc to dobro nie wychodzi z nas, ale z Boga, z Ducha Świętego. Czy to jest jasne, kochani? Dobrze. Następnie apostoł podkreśla naszą tęsknotę za domem. Za domem Ojca, tak? Oraz mękę z racji na życie w grzesznym ciele, które wciąż trzeba ujarzmiać. Nie tylko my przez grzech Adama zostaliśmy poddani tej daremności i cierpieniom, ale i całe stworzenie, które przez człowieka, przez grzech Adama wespół męczy się i cierpi, ale Paweł zapowiada wyjście z tego i nadchodzącą chwałę. To oczywiście wróćmy do Rzymian. Wersety od 18 do 30, dobrze? Uważam bowiem, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w związku z chwałą, która ma nam zostać objawiona. Stworzenie bowiem
z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga. Tak, całe stworzenie. Gdyż stworzenie zostało poddane marności, Bóg przeklnął ziemię, tak? Wszystkie zwierzęta się męczą, czy są zabijane, obojętnie. Nie tak to miało wyglądać. Więc stworzenie zostało poddane marności, nie z własnej chęci, lecz przez tego, który je poddał, w nadziei, że i to stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia i wprowadzone w pełną chwałę w wolność dzieci Boga. To, gdy zapanuje tysiącletnie królestwo Chrystusa, nikt nie będzie krzywdził, my będziemy w ciałach uwielbionych, ale zwierzęta również będą żyć w zgodzie, nikt im nie będzie czynił krzywdy. Tak? Całe stworzenie jest poddane marności poprzez grzech człowieka. Nie tak to miało być. I oni również w cudzysłowie oczekują z tęsknotą objawienia się synów Boga. Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem wzięte aż dotąd wzdycha, przeżywa bóle rodzenia, ale nie tylko to. Również my sami, którzy posiadamy pierwszy owoc ducha, wzdychamy i my w sobie samych, oczekując synostwa odkupienia naszego ciała. Tego oczekujemy, ciał uwielbionych, tak? Tego ciała na obraz, na podobieństwo ciała, w którym zmartwychwstał Jezus Chrystus. Ciało, które może zarówno iść do nieba, ciało, które nie umiera, jak nam mówi objawienie, błogosławieni ci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu, dlatego że ich druga śmierć już nie dotyczy, nie ma nad nimi władzy. Jest to ciało nieśmiertelne, oczywiście wciąż to zależy, Bóg może wciąż każdego uśmiercić, tak? Ale jest to ciało, które, kochani, nareszcie będzie uwolnione z plamy grzechu Adama. My dzisiaj nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, jakie będzie życie w takim nowym ciele, które nas już nie ciągnie do złego, do grzechu, bo naturalnie nas ciało ciągnie do seksualnych grzechów, do pożądania, do jakiegoś statusu, do jakiejś władzy, do pieniędzy. My tego wszystkiego ciało chce, tej wygody, tak? My z tego ciała będziemy odkupieni, musimy być. To ciało nie może, jak Biblia mówi, odziedziczyć Królestwa Bożego. To ciało musi umrzeć. Także każdy z nas to ciało musi umrzeć. Nie ty przez śmierć, jeżeli przyjdzie Chrystus, gdy będziemy, jeżeli pozostaniemy żywi. Wtedy, jak Paweł nam opisuje w liście do Tesaloniczan, w okamgnieniu zostaniemy przemienieni. Dla wielu ludzi jest to fantastyka, oczywiście jest to coś niemożliwego. Pamiętajmy, że mówimy o Bogu, pamiętajmy, że Chrystus zmartwychwstał w tym ciele jako pierwszy. On jako pierwszy wśród braci wszystkiego doświadczył pierwszy. To jest dla nas gwarancja, to o tym czytaliśmy, że jeżeli jest w nas Duch Chrystusa, jeszcze raz 8 rozdział 10 werset, jeżeli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, Duch jest żywy dzięki sprawiedliwości, jeśli zaś Duch tego, który Jezusa zbudził z martwych, a więc to jest ta gwarancja, mieszka w was, to ten, który Jezusa Chrystusa zbudził z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który mieszka w was. Albo gdy umrzemy, jeżeli ktoś umarł, czy umrzemy, różnie bywa, zostaniemy zmartwychwzbudzeni w tych ciałach przemienionych, uwielbionych. Albo gdy Chrystus przyjdzie, i tu jest największe prawdopodobieństwo, gdzie my wciąż żyli, w okamgnieniu zostaniemy przemienieni. To jest ta obietnica, o tym pisze Paweł jeszcze raz. 23 werset, ale nie tylko to, również my sami, którzy posiadamy pierwszy owoc ducha, to właśnie o tym duchu mówimy, tylko w ten sposób jest to możliwe, wzdychamy i my w sobie samych, oczekując synostwa, odkupienia naszego ciała. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieją, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo kto widzi, po co ma mieć nadzieję, czyli nasza nadzieja, jeszcze raz, jest duchowa. Nie potrafimy tego w żaden sposób ludziom pokazać, udowodnić. Jest to wiara, która zresztą przemienia nasze życie, wnętrza przez Ducha Świętego jeszcze raz. Ale to jest nadzieja, tak? I z tej nadziei to jest wiara. Nasza nadzieja jest przez wiarę. I nasze zbawienie jest przez wiarę, tak? Tych rzeczy, które wierzymy w Jezusa Chrystusa i tak dalej. Jeśli jednak spodziewamy się tego, czego nie widzimy, wytrwale na to czekamy. Podobnie zaś i Duch wspiera nas w naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten zaś, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo po myśli Bożej wstawia się za świętymi. Wiemy też, że kochającym Boga wszystko współdziała ku dobremu. Tym, którzy są powołani zgodnie z Jego postanowieniem. Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył współdzielący kształt obrazu Jego Syna,
do tego, by on był pierworodnym pośród wielu braci. Których zaś przeznaczył, tych też powołał, których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Kochani, nie jest to znowu mowa o przeznaczeniu, to sobie dalej troszeczkę wytłumaczymy. Chodzi o samo powołanie Boga, Jego zamysł powołania wszystkich, którzy przyjdą do Jezusa Chrystusa, którzy oddają Mu swoje życie i tak dalej. To według tego tutaj o tym wszystkim czytamy, tak? Ale wciąż z tego, pamiętajmy, możemy wyjść, jako odłamując się, jak będziemy też mówić, z tego korzenia, którym jest Chrystus. Chrystus mówił, bądź gorący albo zimny, jeśli będziesz letni, to cię wypluje. To są wszystkie, wiecie, wytrwajcie aż do końca w tych wszystkich, w listach do siedmiu zborów, w Księdze Objawienia Chrystus każdemu mówi to samo, jeśli wytrwasz do końca. Także nie ma czegoś takiego, raz zbawiony, na zawsze zbawiony, nie o tym tutaj mówimy. Tak? Mówimy o powołaniach Bożych i pewności w tym wszystkim, jeżeli pozostajemy w Chrystusie. To jest ten wymóg. Zarówno to dla świata, jak i dla nas. Pozostanie w Jezusie Chrystusie. Nie tylko przyjście, ale i pozostanie. To jest bardzo ważne. Życie nie w zgodzie z ciałem, ale z duchem. Prze? W końcowych wersetach 8 rozdziału Paweł podkreśla bezpieczeństwo naszego odkupienia, jeśli oczywiście, tak powiedziałem, żyjemy w zgodzie z Duchem Świętym, wydając Jego owoce, a nie owoce ciała, które prowadzą do śmierci. Wersety od 31 po 39. Co więc na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Pamiętajmy, jeśli jesteś w Chrystusie, pamiętaj o tym, ktoś może przyjść i zarzucać ci różne rzeczy z przeszłości, albo nawet teraz coś zrobisz, ale pokutujesz przed Bogiem, wychodzisz z tego. Pamiętajmy, że człowiek ma tą tendencję, by osądzać drugiego. On to i tamto zrobił. Bóg taki nie jest. Bóg wybaczy ci każdy grzech, jeżeli ty go porzucasz. Obojętnie co by to było, nawet gdy jesteś już nowonarodzony. Pamiętajmy, jesteśmy w ciele. Pamiętajmy, jesteśmy w ciele. Nie jest to dla ciebie powodzenie, tak, grzesz sobie, to nic takiego. To absolutnie nie jest ci pozwolone, bo jeszcze raz, grzechem nie wolno się bawić. Jeżeli ty rozbudzisz ciało, to prawdopodobnie jest po tobie. Wielu jest takich, którzy znowu wpadają w grzech i nie potrafią wyjść, wpadają w nawyk i są znowu w czym? W niewoli grzechu. Tak? A więc, kochani, to są te różnice. I tutaj do tych ludzi, jeszcze raz, którzy są w Chrystusie, czytamy, co więc na to powiemy, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże nie miałby wraz z Nim podarować nam wszystkiego? Widzimy teraz ten kontekst, to nie znaczy, że ty możesz wszystko robić, ale jeszcze raz, mogą się potknięcia zdarzyć i człowiek ci to będzie wytykał, ale Bóg ci to zapomni, bo Bóg zna twoje serce, On wie, że to pokutowałeś, płakałeś, porzuciłeś, tak? O tym mówimy. Kto będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg przecież usprawiedliwia, więc jeszcze raz, ludzie nie mają pełnego widoku, potrafią ci rzeczywiście czegoś nie wybaczyć, ale Bóg usprawiedliwia. Jeżeli jest to, o czym powiedziałem. Kto będzie potępiał? Chrystus Jezus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, On przecież stawia się za nami. Kto nas odłączy od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, jeśli jesteśmy w Chrystusie. Podkreślam. Utrapienie, ucisk, czy prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu ciebie cały dzień nas zabijają. Uważani jesteśmy za owce przeznaczone na rzeź. Ale w tym wszystkim wyraźnie zwyciężamy przez Tego, który nas ukochał. Gdyż jestem tego pewien. Pamiętaj, jeśli jesteś w Chrystusie, trwasz i będziesz wierny aż do końca, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Jeszcze raz, jeżeli pozostajesz w Jezusie Chrystusie, nic ci nie grozi. Nie musisz się niczego bać. Osądu ludzi, nawet osądu samego siebie. Nic nas nie odłączy, jeżeli przebywasz i jesteś w Jezusie Chrystusie. Jeżeli jednak trwasz w grzechu, powracasz do ciała, no to czeka cię śmierć. O tym sobie wcześniej powiedzieliśmy, a więc te słowa sobie nie zaprzeczają. Jeżeli jesteś w Chrystusie Jezusie, zdarza ci się upadek jakikolwiek, jest to wybaczone, jeżeli pokutujesz, porzucasz. A jeśli trwasz krnąbrnie, nic sobie z tego nie robisz, to jest całkowicie,
Co innego, nie o tym tutaj czytamy. Kochani, rozdział 9. I tutaj właśnie to przeznaczenie, albo predestynacja. Rozdział 9 zaczyna rozważania Pawła dotyczące nieodwracalności powołań oraz obietnic Bożych, które niektórzy mogliby właśnie opacznie odebrać jako odgórnie narzucone przeznaczenie, albo predestynacja, czyli Bóg wybiera kogoś, już od zarania dziejów wybrał na przykład ciebie do życia wiecznego, a drugiego, który by się męczył, modlił, próbował żyć dla Boga, niestety mu się nie uda, bo tego Bóg nie wybrał. Czy taka jest prawda biblijna? Czy Bóg przeznacza z góry do zbawienia albo do potępienia? Czy w ogóle my nie mamy żadnego wyboru? Nie mamy w ogóle co tutaj gadać. Oczywiście nie taka jest cała nauka biblijna, kochani, ale odczytajmy sobie cały 9 rozdział po kolei go omawiając. Pamiętajmy, że jest jedna zasada, która prowadzi do zbawienia. Jest przyjście do Jezusa Chrystusa, uznanie Go za Mesjasza, uznanie swojego grzechu, a więc porzucenie tego grzechu, życie, tak powiedzieliśmy, w zgodzie z duchem, a nie ciałem. Jeżeli by to było wszystko w ogóle nieważne, byłaby predestynacja, to w żadnych takich nauk byśmy w Biblii nie znaleźli. W ogóle nie trzeba byłoby ogłosić nikomu, bo i tak Bóg by go zbawił. On i tak by sam doszedł do tego i tamtego. Natomiast mamy głosić, ludzie mają pokutować. Są też ludzie, którzy przychodzą do Chrystusa i powracają, porzucają Chrystusa, powracają do życia jak świat. Nie ma czegoś takiego jak raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Nie ma też czegoś takiego, tak mówię, jak predestynacja. Chociaż, tak jak mówię, ten rozdział może rzeczywiście niektórym zamieszać w umysłach. Przeczytajmy więc, kochani. 9 rozdział. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamie, poświadcza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że mój smutek jest wielki, a ból w moim sercu nieustanny. Tutaj mówi Paweł o bólu swoim, jeśli chodzi o Izrael, który nie przyjął Chrystusa. Otóż ja sam życzyłem sobie wyklętym być od Chrystusa w zamian za moich braci, czyli tak, Izrael, którzy go nie przyjęli, moich krewnych według ciała, którymi są Izraelici, których jest usynowienie i chwała, przymierza i nadanie prawa, służba świątynna i obietnice, których są ojcowie, od których pochodzi Chrystus, według ciała, będący ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. To jest w ogóle też jeden z bardzo ważnych wersetów, kochani, oczywiście nie w przekładzie Nowego Świata Świadków Jehowy, bo tam jest całkowicie zmieniony, ale jeżeli sprawdzicie w każdej interlinii, w przykładzie interlinearnym, to jest świetny, jeden z bardzo mocnych wersetów, który wskazuje na boskość Jezusa Chrystusa. I tak on brzmi w oryginale, chociaż Świadkowie Jehowy go zmienili, o Jezusie, których są ojcowie, od których pochodzi Chrystus według ciała, będący ponad wszystkim Bóg, błogosławiony na wieki. Amen. No i nie ma tutaj żadnej... Nic do gadania, nie ma tutaj żadnych dwóch zdań. Chrystus, będący ponad wszystkim Bóg, błogosławiony na wieki. Tak? Jedynie w innym wersecie Paweł mówi, że jedynie nad Chrystusem jest Jego głowa. Jest Bóg Ojciec, Bóg Jahwe, któremu Syn jest zawsze podporządkowany. Ale wszystko inne jest podporządkowane Chrystusowi, zarówno w niebie, jak i na ziemi. To, co na ziemi nie chce być podporządkowane, i tak będzie musiało zgiąć swoje kolana. A więc czytamy o Chrystusie według ciała, będący ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. To zachęcam sobie zapisać, jeżeli kiedykolwiek będziecie rozmawiać z kimś na temat boskości Jezusa. I oczywiście w odniesieniu do manuskryptów, do interlinearnego przykładu. No ale dalej. Nie jest jednak tak, że zawiodło Słowo Boże, bo nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. To już tłumaczyliśmy. Bóg uznaje za Izraelitę, za Żyda tylko tego, który... I tutaj, jeśli chodzi o obietnicę, który dał, który uwierzy w Jezusa Chrystusa, który go przyjmie jako Mesjasza. Tutaj jest to samo, kochani, wielki ucisk, atak na Izrael i Chrystus chodzi, by tą resztkę, która się nawróci do Chrystusa, uratować. A więc nie mówimy o żadnej predestynacji, kochani, o przeznaczeniu, tylko muszą uznać, tak samo jak my, każdy inny człowiek, muszą uznać Jezusa Chrystusa. W tym jest zbawienie, w tym jest ratunek. Chrystus powiedział, nie zobaczycie mnie wcześniej do narodu izraelskiego, aż nie powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. To jest to. To jest to proroctwo, o którym Chrystus powiedział. Ale muszą go uznać. I ci są Izraelem. Reszta nie jest Izraelem dla Boga na podstawie obietnic i nasienia i tak dalej, zbawienia. Tak?
Jeszcze raz, nie jest jednak tak, że zawiodło Słowo Boże, bo nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem, oni choć z nasienia Abrahama. Nie wszyscy są dziećmi, ale od Izaaka będzie nazwane Twoje nasienie. To znaczy, nie ci, którzy są dziećmi ciała, mówiąc o Izraelu, czyli urodzili się Żydami, są dziećmi Boga, ale dzieci obietnicy liczą się jako nasienie. Tak? Ostatnio tłumaczyliśmy to na przykładzie Hagar, tak? Też miała syna z Abrahamem, ale on był z niewolnicy i on oznacza właśnie tych, którzy są pod prawem, którzy nie przyjęli Chrystusa. A tutaj jest mowa o Izaku, z niego jest, nasieniem jest Chrystus. I to są dzieci wolności, ci, którzy uznali Jezusa Chrystusa, tak? I tutaj ten przykład też dalej podaje Paweł. To znaczy nie ci, którzy są dziećmi ciała, są dziećmi Boga, ale dzieci obietnicy liczą się jako nasienie, bo to w związku z Izakiem była obietnica, a nie Ismaelem, tak? Słowo obietnicy brzmi bowiem tak, przyjdę znów o tym czasie i Sara będzie miała syna. Nie tylko to, ale i Rebeka, która poczęła z łoża jednego Izaka, naszego ojca. Jeszcze bowiem nie urodziły się, ani nie zrobiły nic dobrego, ani złego, aby według wybrania pozostawał plan Boga, nie z uczynków, lecz z woli powołującego. Powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu, jak napisano Jakuba, pokochałem, a za was nie, znienawidziłem. Więc tutaj zaczyna się pewna kwestia, o której możemy mówić, że Bóg rzeczywiście wybiera. Jest coś takiego jak predestynacja, bo wyraźnie jest powiedziane Jakubie i Ezawie, że zanim się jeszcze urodzili, Bóg wybrał Jakuba. A chociaż Ezaw urodził się pierworodnie, to jednak zostało to poświęcone, to pierworodztwo Jakubowi. Nie przez urodzenie, Ezaw się urodził pierwszy i mu się to z urodzenia należało, ale Bóg wyznaczył Jakuba, chociaż urodził się jako drugi z bliźniaków. Czytamy dalej. Co zatem powiemy? Czy u Boga jest niesprawiedliwość? W żadnym razie. Do Mojżesza bowiem mówi, zmiłuje się nad kim się zmiłuje i zlituje się nad kim się zlituje. A więc dalej możemy mniemać, że Bóg sam decyduje, komu da zbawienie, a komu nie. Tak? Bo czytamy. Zmiłuje się nad kim się zmiłuje i zlituje się nad kim się zlituje. A więc to ode mnie zależy, mówi Bóg. Owszem, ale dalej. Zatem nie zależy to od chcącego, ani od zabiegającego, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. Mówi bowiem pismo Faraonowi, albo może tak, pamiętajmy o tym całym kontekście, jaki jest plan Boga w stosunku do Izraela również. Więc jeszcze raz, Bóg zdecydował, że nie ci, którzy urodzili się Izraelitami, Żydami, że będą zbawieni, że ich nie będzie dotyczyć obietnica, tylko dlatego, że urodzili się z ciała Żydami, ale tylko tych, którzy będą z nasienia Izaaka, więc ci wierzący, którzy staną się tak Abraham wierzący w Jezusa Chrystusa. To było zamierzenie Boże. A więc, kochani, pamiętajmy o tym, że Bóg wybrał tutaj pewne postanowienie i mu jest wierny. I jeżeli ty będziesz wierny temu postanowieniu, to jesteś wybrany. Jednak Bóg nie wybrał ciebie przez predestynację, tylko wybrał swoje postanowienie. Bóg dał to, że w Jezusie Chrystusie przez wiarę w Niego jest życie wieczne. I tutaj, jeżeli mówilibyśmy jeszcze raz o predestynacji, nie mógłbyś tego utracić, ale tak jak powiedziałem, Biblia cały czas nam mówi. Nie wytrwasz do końca, odpadniesz, będziesz letni, Chrystus cię wypluje, obrócisz się za Bóg, nie jesteś go godzien. Tych nauk i tych wersetów możemy wypisać. Ja też zrobiłem taki live o utracalności zbawienia. Ktokolwiek znowu chce, to mogę to wam wysłać prywatnie na Messenger. A więc jak to jest z Jakubem i z Ezawem? No pamiętajmy, że znowu to dotyczy obietnicy. Tak? Ezaw okazał się niewierny. On wzgardził swoim pierworództwem. Za miskę soczewicy go sprzedał. Tak? A więc o co tutaj chodzi? Zaraz sobie o tym dalej powiemy, ale Bóg jest nad czasem. Bóg nie stworzył czasu, bo to jest dzieło wszystko Boże, by w nim żyć, by go ograniczało. Bóg zna czas. A więc jeżeli Bóg zna czas, to nie znaczy, to nie jest to samo, że Bóg na przykład komuś wyznacza całe życie. Bo w ten sposób musielibyśmy powiedzieć, że ktoś rodzi się na przykład bez rąk, bez nóg, że tak Bóg mu wyznaczył taką dolę. A drugi żyje, jest na przykład piękny, bogaty, wszystko mu się powodzi, a drugi jest zawsze biedny, urodził się gruby, brzydki, mały. Obojętnie. Albo ten bez nóg, bez rąk. To o tym byśmy mówili, kochani. To jest bardzo ważne, bo jeżeli istnieje predestynacja, to Bóg... Właśnie to twierdziły wszystkie pogańskie narody.
którzy miały innych bogów, bardzo wyraźnie wierzyły w przeznaczenie, że Bóg, ich bogowie z góry im jakieś tam przeznaczenie wyznaczyło. Były też te nici, tak, które wyznaczało długość życia. To wszystko macie w tych pogańskich wierzeniach, że Bóg kreuje życie, jakie będzie każdemu człowiekowi. Więc czy jesteś szczęśliwy, a drugi nieszczęśliwy, tak jak mówię, bez rąk, bez nóg, to jest wszystko dzieło Boga. Nie taka jest prawda. Bóg tego nie robił. To jest, ktoś się rodzi bez rąk, bez nóg, na przykład jest to niestety konsekwencja grzechu Adama. Wszyscy się rodzimy niedoskonali. Pokolenie po pokoleniu nabywało jakiś chorób, które dziedziczyło się na przykładzie dziedzictwa, tak? Poprzez ten grzech. Jakieś tam wybryki inne były po drodze genetyczne, no i ktoś się urodził bez rąk, bez nóg, ale Bóg tego nie zaplanował. Nigdy w ogóle to nie było zamierzeniem Bożym, by coś takiego się działo z człowiekiem. A więc sytuacja predestynacji odpada. Tu Bóg nie ma żadnego zakresu w tym. Jednak Bóg przeznaczył każdego, kto jest posłuszny Jego woli w Jezusie Chrystusie, ku zbawieniu. Jeśli żyjemy w zgodzie z duchem, a nie ciałem. I tu tak samo, jeśli chodzi o Izrael, Bóg wyznaczył, że Izraelem będzie ten, kto jest wierny obietnicy, tak, Abraham. A ta obietnica z Izaka prowadziło jeszcze raz do Jezusa Chrystusa. Tak samo z Jakubem. Bóg zna czas. Bóg wiedział, że Ezaw sponiewiera swoje dziedzictwo. Dlatego wybrał Jakuba od razu przy narodzeniu. Ale nie dlatego, jeszcze raz, że nadał mu taki los. On po prostu o tym wiedział, co się stanie. A zatem nie zależy to od chcącego, ani od zabiegającego, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. Mówi bowiem pismo Faraonowi, po to tylko cię zbudziłem, bym mógł na tobie okazać swoją moc i aby po całej ziemi sławiono moje imię. A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie i kogo chce, zatwardza. Jeszcze raz, czy to nie jest znowu dowód? Faraon, jest powiedziane, że Bóg tylko po to go zbudził, gdy naród izraelski był w niewoli babilońskiej, egipskiej, tak? Że Bóg mówi, po to cię tylko zbudziłem, o Faraonie, by okazać na tobie swoją moc, aby po całej ziemi sławiono moje imię, a zatem komu chce, Bóg okazuje miłosierdzie, a kogo chce, zatwardza. Więc dlaczego nie dał szansy Faraonowi, zatwardził jego serce? Dlatego jeszcze raz, że Bóg zna czas. I według tego widzi, że ten człowiek w żaden sposób, ty widzisz teraźniejszość, widzisz jedynie to, ja, tak jak ja, co się dzieje teraz. Bóg widzi przyszłość w takim samym wymiarze, Bóg jest Bogiem. Dlatego jeżeli są jakiekolwiek proroctwa, chociażby Danielowi dane o powstawaniu kolejnych mocarstw światowych, tak, mamy tam przykłady tych obrazowo zwierząt, które bestii, które powstają jedna po drugiej. Bóg to widzi, Bóg widzi czas. Dlaczego mamy proroctwa w objawieniu, mamy powiedziane o wszystkim, wiecie, wielki ucisk, uwięzienie szatana, potem sąd przed wielkim białym tronem, koniec czasu później, tak? Dlaczego? Bo Bóg to widzi. Bóg po prostu to zna, On wie, że tak to będzie, dlatego On to daje. Ale to nie znaczy, że On to kreuje po drodze. Bóg to wie. To tak, jak gdybyś się, nie wiem, wrócił w czasie do swojego dzieciństwa i będziesz wiedział całe swoje życie, będziesz mógł to mówić. To nie znaczy, że ty wymierzasz ten czas i każdemu tutaj wymierzasz ich przeznaczenie. Ty po prostu o tym wiesz, co się stanie. Bóg wie o tym, co się stanie. Dlatego z góry mówi coś o tym, co się stanie. Natomiast nie kreuje tobie twojego przeznaczenia, twojego losu. Ty sam masz prawo wyboru. Jeżeli w ogóle byśmy mogli iść takim tokiem, kochani, myślenia, to byśmy doszli do absurdu, że to, że Adam i Ewa zgrzeszyli, było planem Bożym. To, że wszyscy cierpimy, że Chrystus umarł, było planem Bożym. Bo od początku Adam i Ewa musieli zgrzeszyć. Bo to było predestynacją. Rozumiecie ten bezsens? Dlatego Bóg nigdy nie zaplanował śmierci Jezusa Chrystusa. Bóg dał go jako ofiarę, jako miłość wybawienia nas, bo nigdy byśmy nie mieli żadnej szansy żyć po naszej śmierci. Po prostu koniec życia. Z tego Bóg nas wybawił, z grzechu Adama i Ewy, którzy mieli wolny wybór. Bóg powiedział, w dniu, kiedy zjecie, umrzecie. Mieli wybór. Tak, każdy z nas ma wybór, czy pójdziesz za Chrystusem, a nie tylko pójdziesz, ale pozostaniesz Mu wierny, pozostaniesz na tej drodze, będziesz żył w zgodzie z Duchem, wciąż masz wybór. Żyj w zgodzie z Duchem, którego masz, albo pójdź z powrotem do ciała, a w tym jest śmierć.
Wciąż mamy wolny wybór, Bóg tego nie wykuwa, tak? Te pogańskie narody mówiły, wierząc w innych bogach, że Bóg wykuwa los każdemu i ty nie masz tutaj nic do gadania, każda sytuacja, w której jesteś, została ci wykuta. A więc to nie jest prawda, tak? Bóg działa według swojego zamierzenia i tak jak mówię, tu jest ten cały plan wykupienia w tym wszystkim. A więc jeśli chodzi o Faraona, Bóg również wiedział, że to nie jest człowiek, który w żaden sposób zobaczy moc Bożą. Wiemy, że gdy po śmierci swojego pierworodnego Faraon po 10. pladze wypuścił Izrael, ale potem co? Zdenerwował się, zaczął ich gonić, chciał ich zabić wszystkich i wziął wszystkie rydwany, wszystkie wojska i zaczęli gonić Izraelitów. Wtedy Bóg przeprowadził Izrael suchą stopą przez Morze Czerwone. Jednak gdy Izrael, Egipcjanie z Faraonem ich ścigali, a już Izrael przeszedł suchą stopą na drugi brzeg, wtedy ich morze pochłonęło. Bóg o tym wiedział, że on to zrobi. A więc Bóg jak gdyby trzymał go w tej zatwardziałości, rozumiecie? Ale nie, że Bóg wykuł mu i obojętnie, że on, ach, ale mógłby się nawrócić. Nie. Tak samo jak sobie dzisiaj przeczytamy, że moment tego, że Chrystus jeszcze nie przyszedł, jest dlatego, że jeszcze ostatni z pogan się nie nawrócił. A więc to jest miłość Boża. I Bóg o tym wie, że to, kto jest tą ostatnią osobą. Bóg wie, ale Bóg mu tego nie narzuca. Bóg po prostu jeszcze raz zna czas na te wybory. Tak jeszcze raz, jak gdyby się cofnął wehikułem czasu i widzisz cały czas, nie kreując go. Co go widzisz. Dlatego Bóg jeszcze raz daje nam swoje przepowiednie, daje nam swoje proroctwa tysiące lat naprzód, bo Bóg wie i zna czas, wie, co się stanie w każdej minucie, wie, co się za 5 minut teraz stanie, wie, czy ja będę żywy, aż przyjdzie Chrystus, czy umrę. Bóg wie o tym, ale On tego nie kreuje, On po prostu o tym wie, zna czas. O 19 dalej. Powiesz mi zatem, dlaczego więc jeszcze oskarża? Czy ktokolwiek oparł się jego woli? O człowieku, przeciwnie, kim ty jesteś, że spierasz się z Bogiem? Czyś rzeźba pyta rzeźbiarza, dlaczego mnie tak wyrzeźbiłeś? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, by z tego samego zaczynu zrobić jedno naczynie do celów zaszczytnych, a drugie do niezaszczytnych? A więc tutaj również ktoś może mówić, że właśnie to Bóg, to tutaj jest powiedziane, że jedno naczynie jest dla zbawienia, a drugie dla potępienia. I pytanie Pawła, dlaczego więc Bóg jeszcze oskarża, chociaż każdemu swoją wolę narzucił, a więc tego wybrał tam, a tego tam. Zobaczmy dalej. A co jeśli Bóg, chcąc ukazać gniew i dać poznać swą moc, zniósł z wielką cierpliwością naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie, a też aby dać poznać bogactwo swojej chwały nad naczyniami zmiłowania, które z góry przygotował do chwały. Jak z góry przygotował do chwały? Czyli znowu ta predestynacja? Nie. Jeszcze raz Bóg jest wierny swoim zamierzeniom, obietnicom, tak? No, a więc z góry przygotował nam zbawienie. Z góry w ten sposób już nas wyznaczył na zbawienie, jeżeli za tym pójdziemy. Po prostu. Które też powołał, to jest nas, nie tylko Żydów, ale i z narodów, jak i Ozeasza mówi, nie mój lud, nazwę moim ludem i nie ukochaną, ukochaną. Tutaj jest druga rzecz. Bo pierwsza rzecz, w jaki sposób ma Bóg plan do wybawienia Izraela? Nie każdy jest Izraelitą, ten, kto się nim nazywa, ale kto pójdzie za Chrystusem. W tym jest plan Boży, co do obietnicy. I tutaj jest druga strona, że my nie zabiegaliśmy o zbawienie, bo byliśmy poganami, a Bóg jednak przeznaczył nas na zbawienie. Ale jeszcze raz, ta sama zasada. Bóg tylko tworzył tą możliwość, ale ty musisz przyjść do Chrystusa. Inaczej byśmy powiedzieli, że i tak wszyscy będziemy zbawieni i nie ma żadnej różnicy. Chrystus umarł za wszystkich, obojętnie czy ty jesteś wierzący, czy nie. Bóg przeznaczył wszystkich na zbawienie, bo Chrystus umarł. Po prostu musielibyśmy potworzyć wiele męczących nasz umysł, rozumiecie, prawdopodobieństw. Włącznie, tak powiedziałem, z grzechem Adama i Ewy, że to wszystko ustalił Bóg, że tak to musiało być. Czyli Bóg to taki sadysta, bawi się, wszystko tak ustawił. Tak? Tak, do takiego wniosku musielibyśmy dojść, że również Adam i Ewa musieli zgrzeszyć, bo tak Bóg to ustanowił, Bóg tak ich ulepił. No nie jest to prawdą, tak? Nie jest to absolutnie prawdą. Jeszcze raz od 25, jak i u Ozeasza mówi, nie mój lud nazwę moim ludem, nie ukochaną, ukochaną. Jest tutaj mowa o poganach, którzy przyjdą do Chrystusa. Stanie się w miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście wy moim ludem, że zostaną tam nazwani synami Boga żywego. Izajasz z kolei woła w związku z Izraelem.
Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko reszta będzie zbawiona. Słowo bowiem wypełniając i nie odwlekając spełni Pan na ziemi. A tak przepowiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie pozostawił nam nasienia, stalibyśmy się jak Sodoma i przypominalibyśmy Gomorę. I tu jest ten cudowny plan Boży, że pomimo, że Izrael odszedł bałwochwalczo od Boga, non-stop odchodził, a i na końcu zabił Jezusa Chrystusa, obiecanego Mesjasza, to jednak Bóg postanowił, by ta reszta była zbawiona. Która reszta? Która pójdzie za Chrystusem. A więc Bóg jest wierny swoim zamierzeniom, kochani, że pomimo, że powinien cały Izrael odrzucić, to jednak powiedział, że reszta będzie zbawiona. Tak? I tutaj, gdyby nie pozostawił nam nasienia, tym nasieniem stał się Chrystus, jak mówiliśmy, według obietnicy danej Abrahamowi. Stalibyśmy się jak Sodoma, przypominalibyśmy Gomorę, bo jeszcze raz naród izraelski jako naród został odrzucony. Tak? Nie każdy Izraelita jest Izraelitą, tylko ten, który się nawróci do Chrystusa. Jeszcze raz, o to tutaj chodzi. Co zatem powiemy, że narody, które nie dążyły do sprawiedliwości, pozyskały sprawiedliwość, to jest sprawiedliwość z wiary. Izrael zaś dążący do prawa sprawiedliwości nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że nie było to z wiary, ale jakby z uczynków zawadzili o kamień potknięcia, jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień potknięcia i skałę skandalu, a ten, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. A więc dlaczego tak się stało? Nie dlatego, że Bóg dał przeznaczenie, ale 32, dlatego, że jeśli chodzi o Izrael, nie było to z wiary, ale jakby z uczynków zawadzili o kamień potknięcia, czyli o Jezusa Chrystusa się potknęli i przewrócili, bo go nie uznali. Więc nie chodzi tutaj o predestynację, ale ich los taki jest dlatego, że nie uznali Jezusa Chrystusa. Rozumiem, że temat może być troszkę trudny, ale mówię, że tutaj jest ta bardzo wąska, cienka linia, której rzeczywiście możemy uznać, że Bóg daje coś takiego jak predestynację, ale mam nadzieję, że to wszystko, co powiedziałem, powtórzcie sobie to, jeżeli jest to potrzebne, to tłumaczy. Zresztą, kochani, jeśli chodzi o Boga, On ma właściwość, jeszcze raz, On zna czas. Tak? Na przykład czytamy, że Bóg zna koniec sprawy przed jej rozpoczęciem. Dlaczego? Że to wykuł? No nie, Bóg jeszcze raz zna czas. A więc wie na przykład, jak się moje życie skończy. Czy ja pozostanę wierny Chrystusowi, czy ty pozostaniesz, czy nie zostaniesz wypluty z ust Chrystusowych. Tak? Bo widzi czas, a nie dlatego, że mi to tak zaplanował. Otwórzmy sobie Izajasza, kochani. Nie wiem, jak to długo dzisiaj potrwa, no ale... Jeśli ktoś nie wytrzyma, kochani, to będziecie mogli sobie odsłuchać oczywiście. Izajasza, 44 rozdział. To są na tyle ważne tematy, kochani, że nie można tego krótko powiedzieć i zamknąć, ale trzeba naprawdę tutaj się namęczyć, by logicznie to wykazać. To są ważne tematy, kochani. Izajasza, 44 rozdział. Otwórzmy sobie. Na początku wersety od 1 do 8. O Izraelu tutaj. Lecz teraz słuchaj, Jakubie, mój sługo, i ty, Izraelu, którego wybrałem. Cały czas mówimy, że to wybranie dotyczy nie tych urodzonych z ciała, a więc Bóg nie wybrał Izrael do zbawienia z góry, ale tylko tą resztkę, która nawróci się do Chrystusa. Tak mówi od Chawucha twój Stwórca, który cię kształtuje od łona i wspomaga. Nie bój się, mój sługo Jakubie i Jeszurunie, którego wybrałem. Gdyż wyleję wody na spragniony grunt i strumienie na wyschnięty ląd. Wyleję mego ducha na twoje nasienie i moje błogosławieństwo na twoich potomków. I wystrzelą pomiędzy trawą, jak to pole nad strumieniami wód. Ten powie, ja jestem dla Jodhawucha. Ten zawoła w imieniu Jakuba, a ten wypisze na swej ręce, należy do Jodhawucha i będzie tytułował się imieniem Izraela. Tak mówi Jodhawucha, król Izraela, jego odkupiciel, Jodhawucha zastępów. Ja jestem pierwszy i ja ostatni. Oprócz mnie nie ma Boga. Świetny werset, nawiasem mówiąc, dla wszystkich by sobie zapisać, że tutaj zarówno Bóg Jahwe mówi o sobie, jestem pierwszy i ostatni, a w Księdze Objawienia o sobie jako pierwszy, ostatni mówi Jezus Chrystus. Warto sobie zapisać ten werset i połączyć go z Księgą Objawienia, kiedy Chrystus o sobie tak mówi, by pokazać, że jest tutaj jedność, tak? Zarówno Jezus, jak i Jahwe jest Bogiem. Używają w stosunku do siebie tych samych boskich tytułów. Ja jestem pierwszy, ja ostatni i oprócz mnie nie ma Boga, więc jest to bardzo ważne.
Kto jest jak ja, niech się odezwie, niech to ogłosi, niech mi to przedstawi, począwszy od stanowienia przeze mnie wiecznego ludu. I zobaczcie, wiecznego ludu i to wybranie, cały czas mówimy o tym, czyli Bóg jak gdyby wybrał naród izraelski. Owszem, ale tak czytamy w nauce z Rzymian, nie ten Izraelem jest, który się rodzi z ciała, ale tylko synowie obietnicy, a więc ci, którzy wierzyli w Jezusa Chrystusa za przykładem Abrahama. Widzimy więc tą różnicę, tak? Bóg jest wierny swoim obietnicom. Zawsze, jeżeli ty idziesz za tym, masz pewność zbawienia i tyle. Kto jest jak ja, niech się odezwie, niech to ogłosi, niech mi to przedstawi, począwszy od stanowienia przeze mnie wiecznego ludu i rzeczy przyszłych tych, które nadchodzą, niech mu ogłaszają. Nie trwóźcie się, ani się nie lękajcie, czy od dawna nie przekazywałem wam i nie głosiłem, a wy jesteście moimi świadkami. Czy jest Bóg oprócz mnie? Nie ma opoki, nie znam żadnej. Wersety od 21 po 28. Pamiętaj o tym, Jakubie i ty, Izraelu, gdyż ty jesteś moim sługą. Stworzyłem cię, jesteś moim sługą, Izraelu. Nie będziesz przeze mnie zapomniany. Starłem, jak ciemny obłok, twoje przestępstwa, jak chmura twoje grzechy. Zawróć do mnie, bo cię odkupiłem. Śpiewajcie niebiosa, bo JHWH to uczynił. Dmijcie w trąby głębie ziemi, wystrzelcie góry radością. Lesie, a w nim wszystkie drzewa, gdyż JHWH odkupił Jakuba i wsławił się w Izraelu. Tak mówi JHWH, twój odkupiciel i twój stwórca, od łona matki, ja jestem JHWH, który czyni wszystko. Ja sam rozpiąłem niebiosa i rozciągnąłem ziemię. Kto był ze mną? To też ciekawa rzecz, wybaczcie, ale tak cały czas mówię, ważne by sobie to zapisać. Te same tytuły, tutaj jest mowa JHWH, rozpiął niebiosa i ziemię. Tymi samymi słowami zwraca się właśnie Bóg Jahwe do swojego Syna, w Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, mówiąc, że to ty stworzyłeś niebiosa i ziemię, że rozpostarłeś je jak szatę, one przeminą, a ty pozostaniesz na zawsze. Bardzo ciekawie jest to, by sobie to połączyć, jeśli rozmawiamy z ludźmi, którzy dementują boskość Jezusa Chrystusa. Udaremnią znaki gadułów, a z wróżbitów robię głupców, zawracam mędrców z powrotem, a z ich wiedzy czynię niedorzeczność. Potwierdzam słowo mego sługi i radę jego posłańców spełniam. Mówię Jerozolimie, będziesz zamieszkana, a miastom Judy będziecie odbudowane i jej ruinę podźwignę. Mówię do głębi, wyschnij, osuszę też twoje rzeki. A więc tutaj jeszcze raz wybór Izraela przez Boga. Nieodwracalny, ale Rzymian nam to tłumaczy tylko dla tych, którzy pójdą za Chrystusem, więc nie ma żadnej predestynacji. Wciąż Izraelita musi wybrać Jezusa i w nim pozostać i my tak samo. I tutaj też jest pewna rzecz, Bóg wyznaczył Cyrusa. Mówię Cyrusowi, mój pasterzu, wszystkie mi pragnienia on spełni. Mówię Jerozolimie, będziesz odbudowana, a świątyni posadowią cię. Bóg z góry wiedział, że Cyrus, Medopers, tak, podbije Babilon, uwalniając naród izraelski z niewoli. I dopiero wtedy, gdy to już zrobił Cyrus, przyniesiono mu pewne zwoje, które tam znalezione i tam odczytał o sobie. A więc Bóg, znając czas, posłużył się Cyrusem, tą sytuacją, w której wiedział, że Cyrus pójdzie tam, podbije ten Babilon i w ten sposób zostanie wypuszczony naród izraelski. I tu czytając, Cyrus o sobie w to uwierzył i wypuścił naród izraelski, dał wszelkie dobra, by odbudować świątynię i tak dalej. A więc widzimy tą cudowność Boga, znajomość Jego czasu. Jednak Bóg nie ukształtował Cyrusa i nie dał mu takiego przeznaczenia, do którego musiał dojść i wyzwolić Izrael. Bóg zna czas i posługuje się według tego, kim chce, nie nadając mu tych nitek, którymi steruje. Rozumiecie? Bóg po prostu ten czas widzi. Dobrze, Bóg więc jest wierny obietnicy danej Izraelowi, ale Izraelem jest tylko ten, jeszcze raz puenta, w który uwierzył Bożego Mesjasza, gdyż nie każdy Żyd jest Żydem, jak sobie mówiliśmy. Nasze zbawienie zależy od wyboru naszego uwierzenia w Jezusa Chrystusa, w ten sam sposób, ta sama metoda oddania Mu życia, a nie jest ono odgórnie przeznaczeniu albo predestynacji narzucone przez Boga tylko wybranym, a więc ty możesz, a ja nie mogę, albo ja mogę, a ty nie możesz. Bo dlaczego? Bo tak Bóg wybrał. Nie jest to prawda. Wszyscy. Biblia mówi, Bóg nie pragnie, by ktokolwiek zginął, ale wszyscy mieli życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj żyjemy w okresie łaski. Każdy może przyjść. Największy grzesznik. Problemem jest tym, że ludzie nie chcą. Jedni chcą, a drudzy nie chcą. A nie, że Bóg tu chce, a tam nie chce. Bóg daje możliwość. Bóg powołuje.
Jeżeli ktoś jest posłuszny temu, idzie według tego, ma pewność. Ma pewność. W ten sposób Bóg wybrał nas od założenia świata, w tym swoim postanowieniu, jeżeli się do Niego dopasujesz. Tak? Bóg, jak podkreśliliśmy, jest Panem czasu, tylko i wyłącznie Bóg. I z góry zna wybrane wybory wszystkich ludzi, a więc na czas wie, gdzie ty się będziesz znajdował ja, przez swoje wybory, nie przez wybory Boga. Bóg nam tego nie postanowił, tak nie postanowił, by ktoś się urodził jeszcze raz bez nóg, bez rąk. Taka nie była Jego wola i takie przeznaczenie Mu nie zgotował. Co do Jezusa, przykłady tutaj, że Bóg zna czas. Jezus wiedział od początku, kto Go wyda i którzy odejdą, tak? Ewangelia Jana 6 rozdział, to też omawialiśmy w jednym z live'ów, ale tutaj to podkreślimy. Jana 6 rozdział, wersety od 60 po 65. Po wysłuchaniu tego wielu spośród Jego uczniów stwierdziło, twarda jest ta mowa. Kto zdoła jej słuchać? Jezus zaś świadom w sobie samym, że Jego uczniowie szemrają z tego powodu, powiedział do nich, czy to was zraża? Co więc, jeśli zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był wcześniej? Duch jest tym, który ożywia ciało, w niczym nie pomaga. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. I teraz? Są jednak pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku był świadom, czyli wiedział, kim są ci, którzy nie wierzą i kim jest ten, kto go wyda. Tak? Więc, kochani, znajomość czasu. Bóg również nie dał takiego przeznaczenia Judaszowi, że pomimo, że tak mówiły proroctwa, że Judasz się urodzi i on jest wyznaczony przez Boga zdrajcą. Nie. Judasz został wybrany przez Jezusa jako jego apostoł. Dostał tą samą moc do wypędzania demonów, uzdrawiania. To był dobry człowiek. Aż tak jak w szatanie diable, czy w ogóle właśnie, czy szatan diabeł to predestynacja Boża? Czy to, że szatan zgrzeszył, jest przeznaczeniem Bożym mu danym? Nie, Biblia mówi bardzo wyraźnie, że szatan był jednym z bardziej pokornych, oddanych aniołów Bożych. Najpiękniejszy, jeden z najpiękniejszych aniołów, najbardziej zdolnym. Jest powiedziane, że takim był, dopóki w jego sercu nie znaleziono niegodziwość. A więc to piękny anioł stał się szatanem, a więc przeciwnikiem Bożym. Tak, ty się możesz stać przeciwnikiem Bożym. Jeżeli tak zdecydujesz, to jest twój wybór. Tak samo szatan, tak samo Judasz, w jego sercu znalazła się niegodziwość. Kochał pieniądze. Tak? Podbierał najpierw ze skarbony, był skarbnikiem, podbierał te pieniądze. I to w nim wzrastało i to wykorzystał szatan i nim pokierował, by wydał Chrystusa. A więc jak widzicie, to nie Bóg wybiera. Bóg nie nadaje predestynacji. My jesteśmy kowalami swojego losu. Natomiast Bóg daje możliwości. Zawsze stawia albo przekleństwo, albo błogosławieństwo, albo życie, albo śmierć. Ale to od stworzeń zależy. Tak samo jak się zbuntowała, 1/3 nieba poszła za szatanem, tak? Czy to Bóg takie dał przeznaczenie, że za czasów Noego aniołowie zeszli na ziemię i przybrali męskie ciała i współżyli z kobietami, że się rodziły z tego nefilimowie, którzy byli na wskroś źli, zabijali ludzi i tak dalej? To była wszystko wola Boża? No to ja bym nie chciał takiemu Bogu służyć. Natomiast nie jest to wola Boża. Bóg dał wszystkim wolną wolę. Jeżeli mówimy o wolnej woli, to nie może być predestynacji ani przeznaczenia. Po prostu. Są to nasze wybory, kochani. No i te słowa, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Ale co to znaczy? Już troszeczkę powiedziałem, że według Bóg wyznaczył to, co obiecał, tak? W ten sposób, znając przyszłość, widząc nasze wybory, Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Tylko i wyłącznie w ten sposób. Efezjan 1, rozdział 3, 4, werset. Błogosławiony będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich w Chrystusie. Zgodnie z tym, jak nas sobie w Nim wybrał przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed Jego obliczem w miłości. No więc, kochani, jeszcze raz, tylko według tego, że Bóg zna czas, tylko według tego, że Bóg zna czas, a nie wymierzył nam naszej przyszłości krok po kroku, zdarzenie po zdarzeniu. Bóg może kierować, pomagać, znając nas i tym bardziej, gdy prosimy.
ale jeszcze raz, nie mówimy o predestynacji ani o przeznaczeniu. Nie jest to nauka biblijna. Bóg wybrał każdego wierzącego w imię Jego Syna z góry na zbawienie. Rozumiecie? Więc jeżeli ty przyszedłeś do Chrystusa, pozostajesz w Nim, żyjesz w Duchu, to Bóg wybrał cię z góry na zbawienie, bo taki jest zamysł Boży. Po prostu. A więc chodzi o Boży zamysł i postanowienie, a nie narzucanie zbawienia tylko z góry wybranym. Znaczy Bóg naprawdę nie wiadomo, kim jest i byłby po prostu jakimś sadystą. Według tego wszystkiego, kochani, co powiedzieliśmy sobie. Wróćmy do Rzymian. Troszkę przyspieszymy. Jeszcze nam zostały dwa rozdziały, kochani. Rozdział 10. W 10 rozdziale Paweł podkreśla, pomimo wybrania Izraela i nadania im prawa, ich brak wiary. Tak, pomimo tego, że mieli obietnicę, to wszystko mogło ich dotyczyć, to jednak brakowało wiary, a więc zdecydowali inaczej, tak? Z tego powodu chełpieni się sobą i swymi uczynkami, zamiast uznać swoją grzeszność przez nadanie im prawa. Podkreśla, od czego Paweł, od czego jeszcze raz zbawienie każdego człowieka zależy. Od wiary w Jezusa Chrystusa, każdego. Przekonanie więc o odgórnym przeznaczeniu Boga co do ludzi bez naszej możliwości wyboru zostaje obalona, właśnie stawiając nam Jezusa Chrystusa jako wymóg zbawienia, kochani. A więc gdyby było inaczej, w ogóle nie mielibyśmy wyboru, ale każdy, tak jak Jezus powiedział jeszcze króciutko, Ewangelia Jana, kochani, zbawienie nie jest tylko dla elity wybranej, ale dla każdego, który taką drogę wybierze i się odda Chrystusowi. Jana, pierwszy rozdział, werset 12. Lecz tym wszystkim, kochani, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię. Wszystkim, którzy Go przyjęli i którzy wierzą w Jego imię. To jest bardzo wyraźne, a nie których Ojciec z góry przeznaczył do takiego losu. Okej, przeczytamy sobie, kochani, ten 10 rozdział. Bracia, rozkosz mojego serca, modlitwa do Boga za nimi jest o zbawienie, czyli chodzi o Izrael. Zaświadczam im bowiem, że mają gorliwość dla Boga, lecz nie według poznania, bo nieświadomi sprawiedliwości Bożej i własną sprawiedliwość usiłując ustanowić, nie podporządkowali się sprawiedliwości Bożej. Nie podporządkowali się, a więc mogli, ale nie wybrali tego, tak? Kresem bowiem prawa, jak już powiedzieliśmy, jest Chrystus dla sprawiedliwości każdego, kto wierzy. Koniec, kropka, kresem prawa, 10 przykazań i wszystkich przepisów prawnych jest Chrystus dla sprawiedliwości każdego, kto wierzy. Mojżesz bowiem opisuje sprawiedliwość z prawa, że człowiek, który zachowuje przykazania, będzie żył dzięki nim. Toż tłumaczyliśmy te wersety teraz, sprawiedliwość zaś z wiary mówi tak, nie mów w swoim sercu, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby sprowadzić Chrystusa, albo kto wstąpi do abysu, to znaczy, aby wyprowadzić Chrystusa spośród umarłych. Ale co mówi? Blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach, w twoim sercu, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli swoimi ustami wyznasz, i to jest nasz wybór, wybór, nie predestynacja, jeżeli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, uwierzysz w swoim sercu, że Bóg zbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się dla sprawiedliwości, a ustami wyznaje się dla zbawienia. Gdyż Pismo mówi, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie ma bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden i ten sam jest Pan wszystkich, hojny dla wszystkich, którzy Go wzywają. Bo każdy, jeszcze raz każdy, a nie ten wybrany przez Boga w predestynacji, każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Lecz jak mają wezwać tego, w którego nie uwierzyli, a więc potrzeba głoszenia Jezusie Chrystusie, tak? A nie jakiegoś tam znowu wyboru. Jak uwierzyć w tego, którego nie usłyszeli? Jak mają usłyszeć bez kogoś, kto głosi? Jak mają głosić, jeśli nie zostali posłani? Jak napisano? Jak piękne są stopy tych, którzy rozgłaszają dobre wieści. Ale nie wszyscy posłuchali Ewangelii. Izajasz bowiem mówi, Panie, kto uwierzył naszej wieści? Wiara zatem jest wieści, a wieść przez słowo Chrystusa. Ale pytam, czy nie usłyszeli? Przeciwnie, po całej ziemi rozszedł się ich głos, do krańców zamieszkałego świata dotarły i słowa. Każdy ma wybór. Tak samo Izrael, tak samo jak i my, bo ten głos jest na całej zamieszkałej ziemi. Głoszono Jezusie Chrystusie. A co do Izraela, Paweł pisze dalej, pytam jednak, czy Izrael nie zrozumiał. Mojżesz jako pierwszy mówi, ja zbudzę was zazdrość przez tych, którzy nie są narodem,
przez naród nierozumny podrażnię was. Izajasz zaś odważnie mówi, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Stałem się widoczny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Do Izraela natomiast mówi, cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu nieposłusznego i opornego. A więc Bóg dawał szansę, a nie jakąś predestynację. Odrzucenie przez Izraela albo dzisiaj ludzi Chrystusa stanowi o ich losie, a nie z góry wykute coś przez Boga. No i ostatni rozdział, kochani. Rozdział 11 dementuje odrzucenie Izraela całkowicie jako naród, co wielu głosi. Czyli, że oczywiście Bóg odrzuci Izrael, oczywiście nie jest dzisiaj przy Bogu, ale wielu głosi, że tak pozostanie, że jest dzisiaj tylko Izrael duchowy, co nie jest prawdą. Tak? Bóg daje Izraelitom tę samą nadzieję, co wszystkim innym. Ponowne wszczepienia w Chrystusa przez przyjęcie Go jako obiecanego Mesjasza jest możliwe i będzie. Jak Paweł tłumaczy, resztka Izraela zostanie nawrócona, zostanie na nią wylany Duch Święty i wtedy przyjdzie Chrystus. W momencie, kiedy antychryst z całym światem będą chcieli zniszczyć resztkę Izraela, który się już nawrócił, przyjdzie Jezus Chrystus, niszcząc antychrysta tchnieniem swoich ust i zasiądzie razem z nami w tysiącletnim królestwie na ziemi. Tak? 11 rozdział, kochani, świetnie to tłumaczy, też jest dla nas nauką i tutaj zakończymy. Ile tu mamy? No, to do 2 godzin, tak. Pytam zatem, czy Bóg otrącił swój lud? W żadnym razie. Przecież ja jestem Izraelitą z nasienia Abrahama, z plemienia Benjamina. Bóg nie otrącił, to jest świetna nauka, o której mówi Paweł. A więc Bóg odtrącił tych niewierzących. Nie są Izraelem, jeżeli nie uwierzyli i nigdy nie będą, jeśli nie uwierzyli w Chrystusa. Natomiast ci, którzy uwierzą zarówno w pierwszym wieku, jak i teraz, pod koniec wielkiego ucisku, będą zbawieni. I o tym mówi Paweł. Pytam zatem, czy Bóg otrącił swój lud? W żadnym razie, przecież i ja jestem Izraelitą z nasienia Abrahama, z plemienia Benjamina. Bóg nie odtrącił swojego ludu, który już uprzednio poznał. Albo czy nie wiecie, co Pismo mówi przez Eliasza, jak skarży się Bogu na Izraela? Panie, twoich proroków pozabijali, twoje ołtarze poburzyli, zostałem tylko ja sam i mojej duszy szukają. Co mu jednak mówi wyrocznia? Zostawiłem sobie 7000 mężczyzn, którzy nie zgięli kolana przed Baalamem. A więc Bóg oszczędził, nie odrzucił całego Izraela, ale byli wierni prorocy. Dzięki czemu? Dzięki swojemu wyborowi, wierności Bogu, a nie dzięki predestynacji. Tak? I to samo jest tutaj. Piąty, i tak w teraźniejszym czasie pozostaje reszta zgodnie z wyborem łaski. Reszta, która się nawróci do Chrystusa. Jeśli zaś z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż więc, czego szuka Izrael, tego nie znalazł. Jednak wybrani znaleźli, pozostali natomiast zostali dotknięci z zatwardziałością, tak samo jak o Faraonie mówiliśmy. Bóg wiedział, że nie uwierzą, tak? I utrzymał go w tej zatwardziałości. I tak samo jest z Izraelem, który go nie przyjął. Po prostu, jak napisano, dał im Bóg ducha odrętwienia, oczy by nie widzieli, uszy by nie słyszeli aż do dnia dzisiejszego, a więc odjął swego ducha, absolutnie ich nie prowadzi. Dawid mówi, niech ich stół stanie się im sidłem i pułapką, poczaskiem i ich odpłatą. Niech ich oczy zostaną dotknięte zaćmieniem, aby nie widzieli, a ich grzbiet zegni na zawsze. Pytam zatem, czy potknęli się, aby upaść? W żadnym razie. W ich upadku, teraz jest świetna rzecz, w ogóle jak to Paweł tłumaczy, Bóg jeszcze raz pojęcia czasu wykorzystał sytuację niewierności Izraela, by otworzyć możliwość i drogę do zbawienia nam wszystkim poganom. Czyli poganie to są, mówimy ogólnie, tak? Narody, my z narodów, które nie są Izraelem. Z różnych nacji, bo na początku był wybrany tylko naród izraelski. Z tego Bóg skorzystał, by dać zbawienie nam wszystkim, dając nowe prawo, prawo wiary w Jezusa Chrystusa, aby zarówno Żyd mógł się nawrócić, ale i każdy z pogan z innych narodów również. Tą rzecz Bóg dał. Tylko wyłącznie dlatego, że zna czas. Dlatego też Abrahamowi, jak mówiliśmy, obiecał, że w nim sobie, w jego nasieniu będą sobie błogosławić wszystkie narody ziemi. Bo Bóg zna czas. Tak? A więc jeszcze raz pytam zatem, czy potknęli się, aby upaść? W żadnym razie w ich upadku jest zbawienie dla narodów. To jest właśnie to, aby w nich wzbudzić zazdrość.
Jeśli zaś ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem narodów, to i o ileż bardziej ich pełnia. Wam natomiast narodów mówię, na ile ja jestem apostołem narodów, doceniam moją posługę. Może jakoś zbudzę zazdrość u moich według ciała i zbawię niektórych z nich. Bo jeśli ich odrzucenie jest pojednaniem świata, to czym przez przyjęcie, to czym przyjęcie, jeśli nie użyciem zmartwych? Więc ta resztka Izraela, która się nawróci z narodu izraelskiego. Jeśli zaś zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, czyli Izrael od Chrystusa, od Boga, ty będąc dziką oliwką, zostałeś między pozostałe wszczepiony, a więc my z pogan wszczepieni w Chrystusa, tam gdzie nie należeliśmy, stałeś się uczestnikiem korzenia z tłuszczu drzewa oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się wynosisz, nie ty dźwigasz korzeń, ale korzeń ciebie. Powiesz jednak, odłamane zostały gałęzie, czyli Izrael, abym ja mógł być wszczepiony. Słusznie, zostało odłamane z powodu niewiary. Ty zaś stoisz dzięki wierze. Nie myśl wyniośle, ale się bój. Tak, to co Róży tłumaczyłem, że jest to wręcz dla nas przykaz i uwaga, abyśmy pamiętali, że również to wybranie nasze nie jest predestynacją, jeszcze raz, ale my stoimy dzięki wierze, a więc nie wynoś się, nie pysznij się, ale się bój, a więc zachowaj tą wiarę, byś ty również nie był wyszczepiony z Jezusa Chrystusa, tak został Izrael, chociaż naturalnie tam należał. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, czyli Izraela, może nie oszczędzić i ciebie. I tutaj znowu upada predestynacja. Zauważ więc dobrotliwość i surowość Boga, surowość dla tych, którzy upadli, a jednocześnie dobrotliwość Boga względem ciebie, jeśli pozostaniesz w tej dobrotliwości, w przeciwnym bowiem razie ty będziesz odcięty. Żadna predestynacja, wciąż nasz wolny wybór i działanie Boga według naszych wyborów. Oni natomiast, jeśli nie będą trwali w niewierze, czyli Izrael, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. O tym mówimy pod koniec wielkiego ucisku, resztka się nawróci. Bo jeśli ty z natury przynależny do dzikiej oliwki zostałeś odcięty, wbrew naturze wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, to tym bardziej ci z natury zostaną wszczepieni w swoją własną oliwkę. Nie chcę bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi tej tajemnicy, abyście nie byli zbyt wyniośle myślący o sobie, że zatwardziałość przyszła na część Izraela, to wyjaśniliśmy sobie tą zatwardziałość, nie? Ci, którzy odeszli, no Bóg zabrał swego ducha, zostali zatwardzeni, jak gdyby bez możliwości powrotu. Ale dopóki nie wejdzie pełnia narodów, a więc ten ostatni, który z pogan ma się nawrócić, w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jeśli chodzi o tych, którzy się nawrócą. Jeszcze raz, nie ten jest Żydem, kto jest nim z urodzenia, ale kto uwierzy w Chrystusa, a więc chociaż mamy powiedziane cały Izrael, to mamy powiedziane też o resztce Izraela, który się nawróci. Tak? I to jest, sumujemy sobą wszystkie te wersety. W ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano, przyjdzie z Syjonu wybawca, odwróci bezbożności od Jakuba. I takie to będzie moje przymierze z nimi, kiedy usunę ich grzechy. Co do Ewangelii, zatem są oni ze względu na was nieprzyjaciółmi. Co do wybrania, natomiast są ukochani ze względu na ojców. Nieodwołalne są bowiem dary, łaski i powołanie ze strony Boga. Bóg jest wierny swoim powołaniom i obietnicom. I jeszcze raz, jeżeli ktoś się nawróci z narodu izraelskiego, ma życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Jeśli to zrobi, wtedy Bóg usunie ich grzechy. Bo jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, a teraz z powodu ich nieposłuszeństwa, czyli o poganach, w odniesieniu do Żydów, dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni, czyli Izraelici, teraz są nieposłuszni, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, czyli my, poganie. Aby też z kolei oni mogli dostąpić miłosierdzia. I to jest cudowne i to podkreśla Paweł. Bóg bowiem wydał wszystkich na nieposłuszeństwo, aby móc się nad wszystkimi zmiłować. Ogłębił bogactwo mądrości poznania Boga, jak niepojęte są Jego wyroki i niewyśledzone Jego drogi. Bo kto poznał zamysł Pana, lub kto stał się Jego doradcą, lub kto pierwszy dał Jemu, tak by miało Mu być odpłacone, gdyż z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko, Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Amen, amen, amen. Czyli Bóg poddał, w cudzysłowie, nieposłuszeństwo Izraela, czyli pozwolił, tak? Po to, by my z pogan byśmy weszli do Jezusa Chrystusa,
abyśmy byli zbawieni. I znowu przywodzi tych, którzy się jednak odwrócą od nieposłuszeństwa z narodu Izraela do Chrystusa, by wszystkich zbawić przez nieposłuszeństwo. To jest wspaniałe, dlatego tu jest łaska. Tylko tu mówimy o łasce Bożej. My, którzy nie szukaliśmy zbawienia z pogan od wieki wieków w różnych bogach, w różnych zwyczajach, z różnych narodów, tak? Bóg nas jednak przeznaczył, jeżeli uwierzymy w Jego Syna, do zbawienia. Przez nieposłuszeństwo Izraela tylko się to stało możliwe. Natomiast również przez nieposłuszeństwo Izraela Bóg jednak nawróci ich resztkę, jeśli przyjdą do Chrystusa, by wszystkim okazać łaskę, zarówno Izraelitom, którzy się nawrócą, jak i poganom. Dlatego Paweł mówi o głębi bogactwa, mądrości, poznania Boga, jak niepojęte są Jego wyroki, niewyśledzone Jego drogi. Bo kto poznał zamysł Pana? Lub kto stał się Jego doradcą? Lub kto pierwszy daje Mu tak, by miało Mu być odpłacone? Gdyż z Niego i przez Niego, dla Niego jest wszystko, Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Amen, kochani bracia i siostry. Mam nadzieję, że nie dostaliście bólu głowy z natoku tego wszystkiego, ale dlatego tak powiedziałem, to trzeba list do Rzymian jako treść, streszczenie i naukę osobno jeszcze poza waszymi pytaniami wyłożyć. Dlatego, kochani, że to trzeba przetrawić, to trzeba zrozumieć. Wysłuchajcie sobie wiele razy, jeśli trzeba, jeśli gdzieś tam coś nie zrozumieliście, kochani. A jeśli dalej są pytania, pamiętajcie, jestem prywatnie, zadawajcie przez Messengera, bo mi się może coś wydawać, że dobrze wytłumaczyłem, a jednak jeszcze jest niewytłumaczone. Także zachęcam, kochani, do kontaktu. Nie wstydźcie się, że coś nie zrozumieliście. Po to jesteśmy razem w braterstwie, by wzrastać razem w tej nauce i w dobrym poznaniu tego wszystkiego, byśmy nie błądzili, kochani. Bardzo wam dziękuję za cierpliwość, bo ile to dzisiaj? No prawie 2 godziny. No, to zmieściłem się w tym dwugodzinnym okienku. Kochani, mamy sobotę, w takim razie zapraszam na wtorek, na nasz live, już ostatnie rozdziały listu do Rzymian, rozdział od 12 do 16. Macie czas, by pod tym postem na grupie zadawać pytania. Dzisiaj jeszcze i do niedzieli możecie je zadawać, kochani, to na nie odpowiem we wtorek. Natomiast za tydzień w sobotę zrobię kolejne i ostatnie streszczenie tych ostatnich rozdziałów listu do Rzymian, czyli od 12 do 16. Bardzo dziękuję, kochani, z całego serca i skupmy jeszcze i podziękujmy. Skupmy się na modlitwie, podziękujmy naszemu Ojcu za ten czas, kochani. Ojcze nasz Wszechmogący, o jakże Ty jesteś wielki, potężny, jakże Twój plan i Twoja osobowość, Twoja natura, boskość góruje nad nami, Ojcze. Ty znasz wszystko, znasz czas. Według tego pokładałeś cały plan zbawienia dla wszystkich ludzi, którzy będą chcieli przyjść do Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Ty nie narzucasz nikomu żadnego przeznaczenia, predestynacji, przekreślając tych wszystkich innych, którzy może chcieliby przyjść do Ciebie, ale nie mogą, bo Ty tak inaczej postanowiłeś. Nie jest to prawdą. Ojcze, wykazaliśmy sobie to dzisiaj bardzo, bardzo dogłębnie. Ty jesteś Bogiem miłości, a więc nie wybierasz kogoś na potępienie, obojętnie czy on chce, czy nie. Ojcze, Ty dałeś Jezusa Chrystusa jako jedyny wymóg prowadzący do zbawienia. Wiara w Niego, w Jego przyjście, oddanie Mu swojego życia jest wyznacznikiem tego, czy będziemy żyć wiecznie, czy nas będą za przykładem Abrahama dotyczyć te wszelkie obietnice. Ojcze, dziękujemy Ci za tą mądrość, wspaniałą, wspaniałą, głęboką mądrość z Twojego słowa. Dziękujemy za natchnienie apostoła Pawła, za to, że tak cudowny sposób mógł nam to przedstawić. Dziękujemy Ci, że możemy się spotykać z braćmi, możemy mówić na te tematy, są one trudne, niejednokrotnie powodujące ból głowy, ale można to sobie wszystko przyswoić, Ojcze. Za to dziś dziękujemy, Ojcze, że dajesz nam swoje słowo jeszcze raz. Tak w poprzedniej modlitwie mówiliśmy, Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo, za Twoją naukę. Jest to pasja, jest to coś pięknego, gdy się w to wgłębiamy, gdy poznajemy szerokość, głębokość, wysokość Twojego dzieła, Twoich praw, Twojego słowa, Ojcze, jest to coś pięknego. Dziękujemy z całego serca. Proszę błogosławieństwa do moich braci i sióstr tutaj na grupie, o to, byś również nami się posłużył, by resztka tych ludzi, o których wiesz, że się nawrócą jeszcze z narodów, a później zostanie zbawiony Izrael, byśmy również my byli narzędziami w Twoich rękach, by głosić o nich
im o Jezusie Chrystusie, tak czytaliśmy, ale jak mają wierzyć w tego, o którym nie usłyszeli? A więc Ojcze, błogosław nam w tym dziele. Błogosław, byśmy mogli głosić w sposób zrozumiały i odpowiedni o Panu naszym Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ojcze za wszystko, poświęcając nasze życie Tobie Ojcze. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję kochani i do zobaczenia.